Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I są ze mną dzisiaj Michał Ogrodowicz, komisarz SEF, czołem. Cześć Jerry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Oraz Szymon Cieśliński, cześć Szymas. Cześć wszystkim. Spotykamy się tutaj w takim nieco szerszym gronie, aby podyskutować o najnowszej odsłonie serii no i pewnie ostatniej odsłonie serii za kadencji, że się tak wyrażę Harrisona Forda, o najnowszym filmie o przygodach Indiana Jonesa, czyli Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia and the Dial of Destiny, jak to w oryginale brzmi. Filmie, który po 15 latach od Kryształowej Czaszki trochę niesławnej, trochę Pogardzanej. No, ponownie wprowadził serię na duże ekrany. No i dzisiaj zajmiemy się tym, jak tenże tytuł, już bez Stevena Spielberga na stołku reżyserskim, sprawdza się jako autonomiczne dzieło, jako podsumowanie całej serii. No i na ile ten łabiędzi śpiew, być może Harrisona Forda w tej roli nam przypadł do gustu. Ale zanim do samego filmu, to króciutko Was panowie poproszę o Was stosunek do serii o doktorze Jonesie. Czy to jest kino, które Wy lubicie, szanujecie, czy oglądaliście je za dzieciaka, czy może nadrabialiśmy, nadrabialiście dopiero w jakimś późniejszym okresie, no co was skłoniło, żeby sięgnąć po ten konkretny tytuł? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tak, że um, co będzie trochę szokujące, może dla niektórych, ale to są filmy, które widziałem za dzieciaka. Bo ja generalnie wśród znajomych jestem znany z tego, że nie widziałem wszystkich klasyków lat 80., -tych, 90. -tych, ale Indiana Jones zawsze nie wiem jakim cudem, nie wiem dlaczego, ale zawsze był jakoś w telewizji, czy był gdzieś dostępny na VHS-ie w moim domu w okolicach w wakacji. I zawsze, jak człowiek wracał z jakiegoś wyjazdu, z jakiejś kolonii, czy czegoś takiego, to akurat Leciał, chyba zazwyczaj leciała um, świątynia zagłady, nie wiem dlaczego, ale Indiana zawsze był. Indiana Jones zawsze był tym filmem, który się lubiło, który był przyjemny e, i ta miłość też. Znaczy, to jest sympatia, bo to nie jest jakaś gigantyczna miłość, ale sympatia utrzymała się i ja jestem jedną z tych osób, która nie dość, że lubi Świątynia Zakłady, bo kilka lat temu dopiero dowiedziałem się, że naprawdę Świątynia Zakłady ma dosyć spore grono antyfanów. Tak, to też było ale... dla mnie szokujące, jak tak, się o tym dowiedziałem ja... po raz pierwszy, bo to jest, jest dla mnie topka w zasadzie całej serii. Znaczy ja zawsze zakładałem, że jakby pierwsza ta trylogia Indiana Jonesa to jest świętość, że, że to jak po prostu epizody 4, 5, 6 z Gwiezdnych Wojen to wszyscy lubią i to w całości. No ale okazuje się, że nie. No i ja również jestem tą osobą, która bardzo lubi e, kryształową czaszkę i e, królestwo kryształowej czaszki. I jedną z tych osób, która naprawdę wysoko ceni ten film i która jeszcze ty, naprawdę próbuje zrozumieć, ale jest mi bardzo ciężko, zrozumieć niechęć do tego filmu. No ale podsumowując, czekałem mimo wszystko na tego Indiana Jonesa, ale nie będę mógł kłamał, bałem się. E, po pierwsze, bałem się z jednej strony Indiany Jonesa samego, czyli Harrisona Forda, które no już ma po prostu swój wiek, nie oszukujmy się, jak i również dosyć sporego zamieszania związanych z dokętkami z tym filmem, dosyć średnich um, powiedzmy ocen po pierwszych e, pokazach publicznych, jak i również, co o czym będę dosyć, dosyć często wspominał, e, czas tego filmu, ponieważ jest to film, który trwa ponad 2,5 godziny. Szymas, jak to z tobą było? Z jednej strony podobnie, z drugiej strony trochę inaczej. Ja to też tutaj jestem w tym podcaście dlatego, że pomyślałem, iż może nasze opinie będą się różnić, gdyż dla mnie to też jest z jednej strony film dzieciństwa. Ale taki film, znaczy film, w sensie cała seria, nie? To są filmy dzieciństwa na tej zasadzie, że leciały gdzieś w telewizji. Bardzo często też mam wrażenie w takich godzinach, gdzie po prostu się gdzieś w pobliżu tego telewizora siedziało. I to nie tak, że ja wyczekiwałem tych filmów. Tylko one po prostu gdzieś tam leciały chyba w niedzielę w ciągu dnia i ja je oglądałem, ale oglądałem je często jednym okiem i teraz rozważałem taki powrót po latach już bardziej świadomy i nadrobienie całej serii, ale gdzieś tam czasu nie było, zaraz też, teraz też wiecie, że ja przyjechałem dzisiaj ledwo co od rodziny, niedługo jadę na urlop i tak pomyślałem, no dobra, no jak będę planował powtórkę wszystkich filmów na spokojnie, nie jeszcze może z jakimś researchem do podcastu czy coś, no to nie wyrobię się i w końcu do kina nie trafię, więc teraz poszedłem tak bardziej na zasadzie widziałem gdzieś wcześniej filmy w telewizji, umiarkowanie mi się podobało, ale ja też nigdy nie byłem jakimś gigafanem kina przygodowego. Wiadomo, jak już ten film leciał, no to gdzieś tam kibicowałem Indiemu, ale... No, na tym się gdzieś kończyło, nie? I potem przez lata, lata nie miałem, z nami żadnego kontaktu, i teraz uznałem, że dobra, no skoro to jest gdzieś tam domknięcie, no to pójdę sprawdzić, co i jak. I jakie są, mam uwagi, no to powiemy za chwilę. No, ja w sumie chyba jestem najbardziej entuzjastyczny co do tej serii, bo nie dość, że. Ja się na niej wychowałem, to przez lata bardzo często do tej oryginalnej trylogii wracałem, ale w zasadzie gdzieś tam w okolicach kryształowej czaszki, królestwa kryształowej czaszki to był, przyszedł taki moment, że no Gdzieś tam te filmy mi zniknęły z radaru. Na Królestwie byłem w kinie. Też niespecjalnie rozumiem hejt na ten film. Powtórzyłem go tak naprawdę teraz dopiero przed seansem właśnie tej piątki i mam do tego filmu sporo uwag, ale tak naprawdę głównie do strony wizualnej, do czego też pewnie nawiążę właśnie przy okazji tej dzisiejszej dyskusji i miałem trochę sef tak jak ty, że bardzo wyczekiwałem z jednej Strony: No bo to jednak jest dla mnie coś fajnego zobaczyć jeszcze raz Harrisona Forda w no, jednej z tych jego ikonicznych ról. No i przede wszystkim byłem bardzo ciekaw, jak twórcy podejdą do, do tej historii, no, i jednak wiedząc, że to no, będzie domknięcie. Nie? No, Królestwo kryształowej czaszki w zasadzie pewnie miało być w tamtym momencie domknięciem całej serii, no i, i ten film można czytać jako w zasadzie pewnie zakończenie jakiegoś tam etapu, i gdyby właśnie nie, nie artefakt przeznaczenia. No, ale w tym momencie to już myślę, że wszyscy mają świadomość, że nawet jeżeli Lucasfilm czy Disney będą coś nadal z Indianą Jonesem robić, no to już pewnie bez Harrisona Forda. I obawy miałem też podobne właśnie i ze względu na metraż, i ze względu na twórców. Bo z jednej strony Mangold no to jest niby sprawdzona marka, no ale jednak Spielberg bardzo mocno mi się też kojarzył i ten jego sposób kręcenia kina przygodowego, kina nowej przygody właśnie z przygodami Doktora Jonesa, no ale nie będę ukrywał, wyczekiwałem bardzo, na no, właśnie co z tego wynikło, to, to zaraz sobie porozmawiamy. Jeszcze jak mówimy o oczekiwaniach, to ode mnie słówko powiem wam, że to, co mi najbardziej obrzydziło ten film, to to, że w kółko puszczali ten jeden, jeden ten sam zwiastun w kinie. Ja ostatnio byłem, no całkiem często, mm -hmm. w kinie i przed każdym jednym seansem, nieważne czy to były, nie wiem, filmy DC, Marvela, Transformersy, jakieś animacje dla dzieci. Przed wszystkim leciał ten sam trailer Indiana Jonesa. Czy i ty mówisz o tym trailerze, gdzie jest zmiksowana piosenka "Sympathy for the Devil" Rolling Stonesów? To jest ten, gdzie zaczyna się od tego, jak Indiana tam się budzi? Budzi, na tak, to, tak. To jest. To jest, moim zdaniem, to jest jeden z najgorszych trailerów, jaki w życiu widziałem. On jest tak beznadziejnie zmontowany, tak ta muzyka w tle jest zbędna, jest, jest tragiczny, jakby już to, to zupełnie omijając film. Ja, t, i, t, I zgadzam się, on rzeczywiście leciał przed każdym. E, przed Każdym filmem. Za każdym razem, kiedy można było tylko był jak reklama Suzuki, kurczę, w tak, tym Tak, tak. Dokoła w, w w Cinema City i tak dalej. W Cinema City też mamy suzuki. Aha, właśnie. <laughs> Ale no. to się może wiązać z faktem tego, że ogólnie ten film był bardzo mocno reklamowany i on absurdalną ilość pieniędzy kosztował. On z samego budżetu na produkcję miał między 300 a 350 uh -huh. milionów dolarów. To jest. Mówimy tutaj o o kwocie. Oczywiście my tutaj wszystko to gdzieś tam bierzemy w cudzysłów, bo nie, jest, nie mamy dokładnych liczb, ale tak, żeby uświadomić słuchaczom, jaka to jest skala, my tu mówimy o kosztach epizodu siódmego powiedzmy a Gwiezdnych Wojen, czyli premiery jeszcze większej, jeszcze bardziej znaczącej, więc Indiana Jones generalnie rzecz kosztował najnowszy olbrzymią ilość pieniędzy plus marketing. No więc mogę zrozumieć, że było oparcie, żeby to sprzedać, no bo pieniądze muszą się zwrócić. No a budżetowo, mhm. jak tak weszliśmy na chwilę na temat finansów, no to wygląda na razie na to, że ten film wtopi. to wtopi sporo kasy. Potężnie. Bo w momencie, kiedy my to nagrywamy, to przekroczył 300 milionów zaledwie. No na le... całym świecie. Tak, na całym świecie. No ale to już jesteśmy no jednak kilka tygodni od premiery. Te spadki są duże. Film raczej schodzi już z ekranów kinowych, niż gdzieś tam debiutuje. No to przy tym budżecie właśnie, o którym ty wspominasz, który trzeba liczyć pewnie razy dwa, no to... To na razie to wygląda na to, że tyle budżetu filmowego, co... Film kosztował, to tyle pewnie studio na tym tytule wtopi, także no to się no, szykuje. Jest niezła tak. wpadka, nie? Prawdopodobnie kolejna niestety wpadka Lukas Filmu, jeżeli chodzi o, o najnowsze filmy, bo pamiętajmy, że producentem, studiem odpowiedzialnym za ten film jest właśnie Lukas Film, bo mhm. Indiana Jones jest dzieciakiem Luca George'a Lucasa między innymi, więc warto, warto przypomnieć. No to dobra, to panowie, do, do samego filmu i dwa zdania na początek też o twórcach. Bo za reżyserię tego, tej części piątej zabrał się James Mangold, czyli twórca no dosyć dobrze znany, jeżeli chodzi o kino gatunkowe, bo on odpowiadał między innymi za takie tytuły jak Ford i Ferrari, czyli bardzo dobrze przyjęty biopik sprzed kilku lat, ale także chociażby za Copland kultowy w niektórych krękach, za tożsamość, za Spacer po linię, czyli też biopik słynny, a w niedawnych, niedawnym okresie chociażby on Dał nam Logana, czyli ten taki z kolei domykający film, jak się wydawało, dla postaci Wolverina w wykonaniu Hugh Jackmana. No, czyli to było raczej nazwisko takie, powiedziałbym, bezpieczne, jeżeli chodzi o wybór reżysera. A z drugiej strony za scenariusz odpowiadali bracia Butterworths, którzy mają na swoim koncie kilka. Też tytułów no, z, o, dosyć, o dosyć dobrej opinii, bo oni odpowiadają między innymi za Edge of Tomorrow z Cruzem, czy właśnie za Ford i Ferrari, a współpracował z nimi przy scenariuszu David Cap, czyli człowiek, o którym ekipa Radia SK Mando Ciki Rychu niedawno opowiadali przy okazji sekretnego okna, które on i pisał, i reżyserował. No, jeden z legendarnych scenarzystów można powiedzieć, bo on. Pracował przy Parku Jurajskim, jedynce i Dwójce przy Mission Impossible, przy Indianie Jonesie, właśnie i Królestwie Kryształowej Czaszki i dziesiątkach innych hollywoodzkich filmów. Także no to, to były takie dosyć znane i uznane nazwiska twórców. No a przed kamerą pojawił się Harrison Ford we własnej osobie, a towarzyszy mu z jednej strony Change Ekipy niewielka już ze starych filmów, no bo pojawia się m.in. John Rice Davis, ale taka podstawowa obsada, z którą Będziemy mieli tutaj do czynienia, to jest Febe Waller-Bridge, czyli aktorka, scenarzystka, która przebojem zdobywa szklane ekrany i te małe, i te wielkie w ostatnich latach, ale przewijałem się także Boyd Holbrook, Toby Jones, czy, czy Antonio Banderas, no i oczywiście w roli nazisty Mats Mikkelsen. Mówię oczywiście, oczywiście dlatego, że to Mats Mikkelsen chyba już do końca życia będzie mi się kojarzył z czarnymi charakterami. No, nie oszukujmy się, on, on... Tak wygląda, no, jest po prostu stworzony do, do grania czarnych charakterów, to a z drugiej prawda. strony trzeba go podziwiać, że chyba już nie ma wielkiej franczyzy hollywoodzkiej, no może tylko Transformersy zostały, w której on by nie zagrał roli, bo, bo Gwiezdne Wojny i Harry Potter i Indiana Jones i Marvel, e, chyba jeszcze DC ewentualnie, więc to jest człowiek, który, ale co warto zaznaczyć, jeżeli ktoś go, go zna tylko z blockbusterów, to jest rewelacyjny aktor również kina mniejszego ekranu. Tak, artystycznego, artystycznego, skandynawskiego, bo ja tutaj bym polecił. Na Rauszu mogę polecić, bo, bo jest bardzo często ten film wychwalany, ale ja zdecydowanie bardziej polecam Jeźdźcy Sprawiedliwości, którzy są absolutnie fenomenalnym filmem A to dulzkim. też ostatnich lat, nie? Bo to... E, tak, to jest z 2020 roku i, i film jest absurdalnie dobry i pokazujący, że Europa również robi dobre kino. No, Mikael, hmm. serię, to byśmy mogli osobny podcast zrobić, bo Oczywiście. Bo on oczywiście. już nomen z Buta zaczynał w trylogii Pushera, chociażby Nikolasa Windinga Refna, więc, więc tak to jest aktor o potężnym portfolio. No ale to też pokazuje, skąd się ten budżet bierze, że tutaj no, mamy naprawdę duże nazwiska i przed kamerą, i za kamerą. No a jak ocenimy poszczególne występy, to zaraz o tym podyskutujemy. Czy ktoś z Was, panowie, by może się pokusił o przedstawienie fabuły tego filmu? Cóż! Ja mogę spróbować. Rok 69. Amerykanie wysyłają swoją ekipę na na Księżyc. Rozpoczyna nam się akcja filmu powiedzmy małą retrospekcją pokazującą jedną z przygód Indiany Jonesa w czasie II Wojny Światowej. Następnie po takim 20-25 minutowym wstępie mamy pokazane właśnie te lata, końcówkę lat 60-tych, okres wyścigu kosmicznego i Indiana Jones, który prowadzi dosyć niestety smutne, samotne życie w Nowym Jorku. W pewnym momencie skontaktuje się z nim Helena, czyli właśnie postać grana przez przez Phoebe Waller-Bridge, która potrzebuje czy zgłasza potrzebę pomocy w poszukiwaniu artefaktu, na punkcie którego oszalał kiedyś w przeszłości przyjaciel Indiany, a dokładnie żmując jej ojciec. I to wszystko oczywiście, jak tutaj już Jerry zaznaczył, są zamieszani naziści, no bo na 90% jak jest Indiana Jones, to muszą być jacyś naziści, którzy zgodnie z faktami historycznymi, bo to jest coś, co Indiana Jones próbuje w jakiś tam sposób utrzymywać, są związani z rządem amerykańskim i programem kosmicznym. No i w dużym skrócie rozpoczyna się wyścig po Morzu Śródziemnym za legendarnym, za starożytnym artefaktem, który ma naprawdę niezwykłe moce. To tak bardzo, bardzo telegraficznym skrócie, bo jest to film, w którym są. Jest możliwość dużych spoilerów, przynajmniej ja tak uważam. Myślę, że tyle zarysów popularnego nam na razie wystarczy i ja bym chciał zacząć trochę od tego wstępu. No w sumie od początku zawsze wypadałoby zaczynać, ale, ale ten wstęp jest o tyle wyjątkowy, że mamy tutaj odmłodzonego cyfrowo Harrisona Forda, co mnie osobiście coraz bardziej zaczyna przerażać, że Disney w to idzie, jak widać, coraz mocniej i chyba coraz lepsze te techniki komputerowe mają, no i mamy właśnie przygodę w czasie II wojny światowej i też, jak już, Sef, zauważyłeś, to otwarcie, ten prolog jest dosyć długi. Jak Wam się właśnie cała ta sekwencja otwierająca podoba, bo fani serii od razu zauważyli, że brakuje ikonicznego motywu, czyli zamiany góry w logo Panamontu. No i mamy właśnie Indiana Jonesa w rękach nazistów. Czy dla Was ten prolog, on był, Interesujący, ciekawy, a nawet powiem kontrowersyjnie, czy on był w ogóle potrzebny? Tutaj, żebyśmy zobaczyli, właśnie jeszcze raz młodego Indiana Jonesa. Jak, jak Wam się ten motyw podobał? Wydaje mi się, że on był potrzebny, nie? no bo jednak to miał być film, który miał być też. Yy... Dostępny dla każdego, w sensie to, to nie jest Indiana Jones z numerkiem, nie? tylko mamy kolejny podtytuł i jednocześnie e, taką sugestię, że nawet jeżeli właśnie nie widziałeś serii, czy tam widziałeś jeden film gdzieś, no to że możesz na niego pójść. E, więc gdybyśmy od razu weszli w tę akcję bardziej współczesną, to myślę, że jednak no niektórzy mogliby się trochę zagubieni poczuć. A poza tym też jednak miło jest zaczynać, znaczy może nawet nie tyle miłe, jest jesteśmy przyzwyczajeni, jesteśmy wytresowani jako widzowie, że filmy mają się zaczynać z przytupem. Także ta pierwsza scena zwłaszcza właśnie w kinie jakimś tam sensacyjnym czy przygodowym, czy w horrorach, że ona musi nas trochę na, na mi trochę potrząsnąć i gdybyśmy tutaj od razu zaczęli od tego nudnego życia pana profesora, który zaraz w ogóle przejdzie na emeryturę i nie rozumiem współczesnego świata i coś tam, to to by było niezbyt strawne. Nie? Jednak to, że dostajemy tę przygodę na start, sprawia, że oczekujemy, że po tym segmencie gdzieś tam przejściowym, my do tego wrócimy. Ale jednocześnie, tak jak jako widz w kinie, mi to absolutnie nie przeszkadzało, tak post-faktum, gdy właśnie gdzieś tam pierwszy raz o tym podcaście rozmawialiśmy. Że można by coś nagrać, tak sobie pomyślałem, że to jednak jest taka no, trochę ekspozycja <grywa> dla ekspozycji, nie? W sensie to jest sprawnie w miarę zrobione, ale też. No, to jest taka ściana tekstu, nie? Która jest nam jednocześnie przekazywana przez tę krótką przygodę. Znaczy, ja bym zaznaczył tak, że, że na samym porządku trzeba zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że mamy mnóstwo ekspozycji często historycznej a, i takie wykłady John, doktora Jonesa o jakichś starożytnych językach, kulturach i tak dalej. To jest w każdej części. Uh -huh, tak, to, czy, to, czy to jest prawdziwe, to już mniejsza, to nie ma znaczenia. W tego rodzaju filmach to nie ma znaczenia, czy rzeczywiście dane słowo tak się tłumaczy w danym języku i tak dalej, więc to, to jakby mi nie przeszkadza. Druga kwestia jest tego typu, że Indiana Jones nigdy nie był filmami poważnymi. On, on zawsze był wypełniony pewnego rodzaju głupotkami, uproszczeniami i to zaznaczam, bo tutaj w, w są momenty, gdzie rzeczywiście one są i one są utrzymywane w stylu całej serii. Natomiast jeżeli chodzi o, o tą sekwencję, ona z jednej strony jest taką troszeczkę miniaturką tego Indiana Jonesa, tego, tego, tej walki powiedzmy, no przede wszystkim z tymi nazistami, którzy są w tym filmie odmieniani chyba przez wszystkie przypadki, głównie przez Harrisona Forda, a, mhm. żeby pokazać, o co w tak właściwie w tym chodzi. I sama sekwencja, pomijając fakt, że przypomina jakąś grę typu Uncharted z II Wojny Światowej, a, bo to momentami jest dosłownie to, no już, już pokazuje nam pewnego rodzaju problemy. Ta technologia, o której Ty wspominasz, Jerry, to jest ta sama technologia, która została użyta na przykład w Watcher 1 dla Tarkina i księżniczki Lei, czyli mamy aktora młodego, czy tam Odpowiednio zbudowanego sylwetką, który ma odpowiedni sprzęt na twarzy, i na to jest nakładana twarz Harrisona Forda. Owszem, jest postęp, nie wypada to bardzo źle. Ale widać, że ta technologia ma jeszcze kawałek do czasu przed sobą, bo ja po prostu z jednej strony głos starego Harrisona Forda nie pasował za bardzo do, do młodego, młodej twarzy, jak i również twarz nie dawała rady pod względem mimiki, jakichś uh -huh. bardziej mocnych, charakterystycznych. Bo, jakby dobra, widzimy, że on się uśmiecha, widzimy, że on się złości, ale to mamy jeszcze ten przeskok, że to jest ktoś inny, że to nie jest rzeczywistość. Z drugiej strony, cała ta scena jest trochę za długa trochę za ciemna, widać, że mamy tutaj gigantyczną ilość efektów specjalnych, która jest przyciemniona ciemnością, żeby tutaj za bardzo tego nie pokazać. Mhm. I ona jest okej, okay. jakby. Czy jest potrzebna? W porządku, ale trochę paradoksalne jest to, że najbardziej emocjonującym momentem całego tego, całej tej sekwencji był moment, kiedy Niemcy wyciągają pierwszy artefakt i mówią nam, czym jest ten artefakt. I ja tak troszeczkę mi się oczy zaświeciły, bo to by było, to byłaby rzecz, która by się trzymała tradycji Indiany Jonesa, co nieco kultury, nazwijmy to chrześcijańskiej. I byłoby szczerze moment ciekawsza niż yy, yy, artefakt, który ostatecznie dostaliśmy. Więc dla mnie to było takie otwarcie, które okej, okay, było, ale nie chwyciło mnie, nie chwyciło mnie za te fraki, nie wciągnęło mnie w tą przygodę i. Po prostu było, tak bym powiedział. Czy dla mnie chyba największym problemem tej sekwencji otwierającej jest jej długość? Ja bym ją ewidentnie skrócił, bo ten metraż całego tego filmu, on niestety jest jego wadą, w mojej opinii. I to pomimo tego, że ja osobiście, wbrew raczej opinii takiej ogólnointernetowej, polubiłem się z artefaktem przeznaczenia, tak uważam, że. że ta historia, to wprowadzenie, ona ni, no, nie potrzebowała aż tyle miejsca. E, dlatego, że tak jak ty se zauważasz, to jest miniaturka i to jest w sumie coś charakterystycznego dla serii, bo w który, na którykolwiek film z wcześniejszych byśmy nie spojrzeli, zawsze sekwencja otwierająca to był dosyć charakterystyczny prolog, który albo nam podbudowywał jakąś postać, albo dawał nam jakiś dodatkowy kontekst, albo jak chociażby właśnie w Świątyni Przeznaczenia był po prostu... Taką tylko miniaturką, która wprowadzała nam bohaterów w, w daną konkretną sytuację. I tutaj samo to, że mamy cofnięcie się do II wojny światowej, dla mnie jest spoko, bo znów mamy tutaj podbudowanie tej czy, czy nakreślenie. Chciałem powiedzieć relacji, ale to nawet to nie można mówić to o relacji. Mamy to pierwsze spotkanie Wolera z Indianą w pociągu właśnie w, całej, w całym tym zamieszaniu I, i to jest spoko. Mamy pojawienie się tego artefaktu. I to też jest spoko. Tym bardziej, że to jest moim zdaniem później nieźle całkiem obudowywane w kontekście tego, jak Show pracował nad tym artefaktem, jakie podejście sam Indiana ma do właśnie tego, z czym się spotkali w trakcie tych wydarzeń z II wojny światowej, jakie jak się im się rozjechały, najkrótsze rzecz ujmując, priorytety. Mm -hmm. Ale właśnie. Można to było skrócić, można było się nie bawić właśnie w ten, w tę taką fałszywe mylenie tropów, nie? Z tym artefaktem, o którym ty se wspominasz, nie? Że mamy tutaj najpierw wprowadzone jedno, później drugie, nie? trochę to inaczej rozłożyć akcenty. Ale też akcenty. ten pierwszy jest bardziej znany, nie? Więc to miało pewnie przyciągnąć uwagę na zasadzie, tak, szukamy tak, jakiegoś tak, artefaktu, tak, a potem taki y, twist i psikus trochę, nie? Y, jedno i drugie i patrzcie, a tu jest jeszcze coś innego i coś jeszcze potężniejszego i w ogóle. Tak, 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 na, pe na pewno. Coś, ja rozumiem całkowicie te decyzje. Nie? I akurat tego bym nie wycinał, ale już skoro o tym mówimy, to tak, ten film jest za długi. I ja, ja bym jednak. Znaczy, ten prolog, jasne, troszkę dałoby się go przyciąć, ale później na przykład jakieś sceny pościgów czy coś, to ja miałem wrażenie, że one się nie kończą. Nie, że te trwają i te chwają i te To jest niesamowite, bo tutaj jakby wyskakując trochę do przodu, pościg w Maroko czy tam. Tak. W, on tak. jest absurdalnie za długi, żeby dać troszeczkę perspektywy, bo teraz to nawet sprawdziłem. Z ciekawości, najdłuższy film do tej pory przed y, piątą częścią to była ostatnia krucjata, który trwał dwie godziny 5, 7 minut. minut. No, 3, 7, no, no, dokładnie. Tak, jakby y, poszukiwacze zaginionej Arki to jest godzina 55, świątynia zagłady godzina 58. Te filmy są szybkie, bo muszą być szybkie. One nie mogą być jakoś rozwleczone, no, no bo my to my jest akcja. Też, nie? No, no właśnie, to akcja. jest przygoda, to jest y, odskakiwanie. Tutaj od, znajdujemy tabliczkę, tabliczka nas wskazuje do nowej lokacji. Idziemy dalej, chwilę bicie się i tak dalej. A ten film jest, nie jest zdecydowanie za długi. I no, niestety, tak, rzeczywiście, ta sekwencja otwierająca daje nam trochę przedsmak do tego, że będzie długo. Ale też Wam powiem, że yy, to co. W miarę mi się podoba w tej sekwencji i co było dla mnie takim mimo wszystko pozytywnym zaskoczeniem, właśnie w konfrontacji z Królestwem Kryształowej Czaszki, to strona wizualna. Bo jasne, zgadzam się z tym właśnie, co wspominacie, że na przykład mamy tutaj już dużo tego CGI, sam ten odbłodzony Harrison Ford wygląda, no. Tak sobie mnie ta technologia chyba nigdy nie przekona, i, i być może to jest kwestia tego, że my znamy tych aktorów z innych ról i po prostu no, zawsze jednak to oko będzie czuło pewien fałsz, ale yy, nawet biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie ściemnienia, które pewnie będą większym problemem nie w kinie, ale yy, na telewizorze, bo yy, ja jak widzę, jak sobie mój telewizor na przykład radzi, a raczej nie radzi <laughs> z czernią we współczesnej telewizji czy filmach. To, to to może być problem, jak już ktoś będzie chciał ten film obejrzeć na domowej kanapie. Ale całościowo ta miniaturka, ten prolog, on mimo wszystko ma niezłe tempo. Ma niezłe dialogi, te przerzucanie się one-linerami z naszymi bohaterami, dla mnie jakoś tam działało. I tutaj już Mangold pokazał, że owszem, to może nie jest Spielberg na stanowisku reżysera, ale jednak mamy sprawnego rzemieślnika, który umie też te poszczególne sekwencje rozpisać, rozplanować, zaproponować jakieś fajne ujęcia, bo, bo przecież tam też to, co Ty wspomniałeś, Sef czy odnośnie, odnośnie tego Uncharted, to później jak mamy, nie wiem, tę sekwencję pożaru, albo sekwencję na moście mm -hmm. w pociągu, to autentycznie to się może z tym kojarzyć, przy czym to są dla mnie pozytywne skojarzenia, nie? bo no, umówmy się, to już teraz mamy takie sprzężenie zwrotne, nie? że Uncharted jawnie inspirowało zawsze się kinem nowej przygody z Indianem Johnson na czele, a teraz widzimy pewien powrót, ale to jest zrobione w dobrym tonie, Także dla mnie ale to, to też, było spoko. też jest zachowany duch Indiana Jonesa, bo to nie jest tak, że Indiana Jones powiedzmy wskakuje na pociąg i zabija wszystkich nazistów niczym e, Blaskowicz w Wolfensteinie, tylko tak naprawdę większość tych nazistów czy tam Niemców zostaje strącona, zabita w jakiś inny sposób, więc więc to nie jest, to nie jest ta kwestia. No bo tu mamy już znów, A... te, wiesz, taki ten humor charakterystyczny, to co tu powiedziałeś, no że te, taak, te, te filmy tak, one zawsze tak. były, no, nie y, stricte komediowe, ale one miały duże dużo elementów humorystycznych i tutaj wydaje mi się, że to też już w tym prologu widać, nie? W całej tej sekwencji, jak on na przykład przemyka przez pociągi i, i co się dzieje po mm -hmm. drodze, nie? Tak, oczywiście. Znaczy ja mam do was pytanie, bo nie wiem, może ja coś źle wyłapałem em, w czasie filmu, bo tak słuchałem też po angielsku, tak nie skupiając się tylko na polskich napisach, bo później w trakcie filmu jest powiedziane, że ta akcja cała z pociągiem działa się w 44 roku, tak. a Cała podbudówka, cała ta scena, ja miałem wrażenie, że to jest dosłownie ostatni moment wojny, że to jest jakaś końcówka 45, jakoś Jakieś takie takie, nie wiem, troszeczkę miałem różnicę czasową. I nie wiem, czy to tylko moje jakieś złe wyobrażenie, czy, czy rzeczywiście, bo tam Indiana znaczy, w momencie... ja o tym zapomniałem, ale rzeczywiście w kinie też się nad tym No właśnie, moment bo zastanawiałem, Indiana, tak? Indiana mówi, że tam wasz dowódca, tam, tam Hitler zamknął się w, w, w mieście i tak dalej, i jakby cała scena, szczególnie ten początek z tą ewakuacją. Ja mam takie poczucie, że tu się dosłownie trzecia rzesza wali i tylko magiczny artefakt może uratować to wszystko, więc... Trochę, trochę to takiego rozbicie... No bo mamy już niby jakieś tam sugestie, że Berlin upadnie niedługo. Ale nie, no, właśnie, mi, się wydaje, więc... mi się wydaje, że to, to da się skleić, dlatego że to faktycznie jest podawane jako 44, ale to wystarczy, że to jest gdzieś tam końcówka. No jednak wiecie, trzecia no, no Rzesza skończyła w maju 45, a tutaj to, to nie jest też tak, że mamy jakby upadek, tylko no, tutaj okay, naziści, się... naziści poszukują... Oni jeszcze wywożą tam. No tak, no tak, tak no i no oni, oni po prostu hmm. poszukują czegoś, co by im pomogło odwrócić no dobra, kartę, okay. nie? więc to myślę, że to dobra, jest akceptowalne. To, nie? Dobra, niech będzie po prostu tak trochę, trochę mnie to tak zabrzęczało, najwyżej może jak będę oglądał jeszcze raz ten film z angielskimi napisami, to może jakoś to wyłapię, zobaczymy. No ale sekwencja otwierająca jest, 20 minut filmu za nami. No i cóż, przenosimy się w te lata 70. -te, no i poznajemy doktora Jonesa emeryta, tutaj będą małe spoilery pewnie do Królestwa Kryształowej Czaszki, no bo w finale tamtego filmu widzieliśmy ślub. Widzieliśmy syna, który pojawił się w życiu Indiana Jonesa, więc wydawało się, że mamy tutaj Ślankę, a tutaj mamy powrót trochę tropu z epizodu siódmego Gwiezdnych Wojen, no czy, tak. czyli <laughs> widzimy, że dr Jones z jednej strony odchodzi na emeryturę i gdzieś tam no, jest człowiekiem, który trochę nie radzi sobie w obecnych czasach, a z drugiej strony widzimy, że to, co się zapowiadało na długie i szczęśliwe życie rodzinne, też mu się gdzieś tam zawaliło. Widzimy papiery rozwodowe na stole, nie wiemy na początkowo, co się stało z tym jego synem, no ale szybko zostajemy wciągnięci w wir przygody. No i jak wam się podobało to otwarcie właśnie w latach 70. -tych? i i, ułożenie, i rozłożenie też akcentów, czyli ten trochę taki smutny Indiana Jones, wciągnięty w wir wydarzeń. W zasadzie ja bym powiedział, że wbrew sobie, pierwszy raz chyba w całej mhm. serii, aż tak bardzo wbrew sobie, bo nawet w Królestwie Kryształowej Czaszki to tak nie funkcjonowało. No a tutaj no, no ewidentnie on nie chce ruszyć na przygodę, tylko ta przygoda po niego przychodzi. Ja bym zaznaczył jedną rzecz, która mi się naprawdę spodobała, e, i to już, to już było w e, kryształowej czaszce, bo w oryginalnej trylogii to nie było aż tak pokazywane. Natomiast kryształowa czaszka rozpoczęła ten trend pokazywania Stanów Zjednoczonych w danym momencie. I tak jak w czwartej części mieliśmy e, czerwoną gorączkę, doszukiwanie się komunistów na każdym kroku i tak dalej, i, i to było bardzo fajnie pokazane. Tak, końcówka lat 60., początek 70. I, i ukazanie z jednej strony tego wyścigu kosmicznego e, już wątek CIA, które no, panoszy się po Stanach Zjednoczonych i robi praktycznie co chce, plus wątek nazistów wykorzystywanych czy tam pracujących dla Amerykanów, to jest dobrze pokazane. To jest rzeczywiście coś, co, co mi się podoba i oddanie tej epoki, nazwijmy to w ten sposób, jest jak najbardziej na plus. Natomiast jeżeli chodzi o wątek... Smutnego życia starszego pana, który w ogóle jest w Nowym Jorku, bo pamiętajmy, że on przez 4 lata przez 4 części wykładał na tym uniwersytecie swoim klasycznym. Nawet nie wiem, gdzie on był zlokalizowany. A tutaj się przeniósł, zakładamy, że po rozwodzie. Natomiast to jest znów trochę za długie. Jakby tutaj już mam wrażenie, że nie wiem, czy James Mangold miał. Wymuszone zostało na nim, że ma tyle czasu na to poświęcić, bo jest tak, jest pierwsza scena, która nam jasno pokazuje, że Indiana Jones jest starszym panem, który się odnajduje. Okej, okay, mamy drugą scenę, mamy trzecią scenę, i czwartą, i piątą, i szóstą, i to jest takie w filmie. Ja rozumiem o co Ci chodzi, idźmy dalej, nie, nie musimy. A my jeszcze to wałkujemy, i jeszcze, i jeszcze, i. No nie przekonuję, tak by nie rozumiem. Czemu tak długo się tym zajmujemy tematem, skoro można było to pokazać w jednej, dwóch scenach? Mm -hmm. A jeszcze do tego tak naprawdę, tego potknięcia, powiedzmy, nie? właśnie ta monotonia. Jej oczywiście w zwiastun bardzo wiele nie wetknięto, no bo zwiastun <grym> był nudny pewnie, ale za to pokazano te sceny akcji, nie? Tutaj z tego miejsca ten cały pościg, tak, koniem, tak. etc., strzał w tłumie. Więc gdy tutaj przechodzimy, przechodzimy przez ten rozbiegówkę i rzeczywiście zaczynamy gonić, to mnie to, nie, szczerze mówiąc, jakoś mocno nie ruszało, bo po pierwsze jest początek filmu, więc wiem, że nikt z głównych bohaterów nie zginie. Po drugie, ja te wszystkie sceny widziałem w zwiastunach. Tak. I dlatego. Trochę to męczyło, nie? W sensie ja nie miałem z tym jakiegoś dużego problemu, no bo to mią wszystko pierwsza godzina filmu, nie? Człowiek przychodzi, nie, już się wkręca w ten świat wyluzowany w sali kinowej, ale rzeczywiście to też można by trochę przyciąć, no i w tej kampanii może jednak pokazać trochę mniej akurat tych sekwencji. Znaczy to ja wam powiem, że mnie ten wątek osobisty i to, to tempo po prologu y się podobało i na ten, na ten moment jakby filmu to miałem tylko jedną obawę żeby się to nie skończyło jak w epizodzie siódmym. No bo dla, mi, mnie uderzyło bardzo mocno, że to jest trochę ten sam trop. A no szczerze mówiąc, ja nie, z każdym rokiem od premiery jestem coraz bardziej rozczarowany tym, jak właśnie historia Hanna Solo w tych nowych epizodach się potoczyła, jak cały jego wątek był rozpisany i właśnie. no Podobało mi się że z jednej strony, że mamy tego bohatera faktycznie innego niż w tych poprzednich częściach i, i takiego, no mówię, mod Że minął ten czas, tak, nie, że tak, to nie tak. jest tak. Taki pizz na wodę. A, uh -huh. Dokładnie tak, ale to też jakby to nie jest taki bohater, który wiecie, popadł nie wiem w autokarykaturę, nie? Taki stary zgret, bo przecież mm -hmm. to łatwo można było przekombinować, jak tam mamy tę scenę na przykład jak on idzie do sąsiadów ich tam trochę opieprzać, to mam wrażenie, że przy gorszych scenarzystach to można naprawdę łatwo było wszystko spieprzyć, żeby to się zrobiło naprawdę absolutnie karykaturalne. To znaczy jest jedna rzecz, która wyszła dla mnie trochę karykaturalnie. Wal. Mo moment kiedy jest wykład, kiedy on tam opowiada wykład przed studentami i wszyscy studenci są znudzeni. Jakby dobra, ja rozumiem, że jest dzień lądowania tam kosmonauci wracają z kosmosu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby ci studenci, którzy są już tacy naprawdę znudzeni, że to jest obowiązkowy Ale wykład. oni też ten... nic nie wiedzą jakby, nie? Tak w sensie, to też jest takie dziwne. Po pierwsze, jak oni mogą być znudzeni, nie? No, no, no właśnie, mają wykładowcę, jakby... który ma to doświadczenie, nie? Który może opowiadać pewnie pasjonujące historię, A... i opowiada raczej o rzeczach, które nie są na podstawowych kursach o historii świata, czy tam starożytności w tym przypadku, tylko to są już bardzo specyficzne rzeczy, bo w poprzednich filmach, mniej lub bardziej komediowo, tak? No, nie, nie mówię, że Miały być znowu dziewczyny, które mają e, I Love You na, 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 na tam powiekach mhm. i tak dalej, jak to było chyba w pierwszym filmie. Ale to jest takie. To już był ten moment, gdzie dla mnie takie tak, wiemy, on nie pasuje do współczesnego świata, bo ta młodzież, bo cokolwiek, bo ludzie zamiast patrzeć w ziemię, patrzą w kosmos. Już, już tu był ten moment, gdzie ten scenariusz zaczynał mi chrzęścić między zębami, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Gdzie już miałem takiej zasadzie problem, że Trochę tutaj ktoś chyba za bardzo chciał. Znaczy, ja y, z tą sceną nie miałem jeszcze problemu. Jeśli już bym się czegoś czepił, to to, że y, zaraz, y, sekundę później się okazuje, że to jest w zasadzie ostatni wykład i emerytura no tak. bo, bo to, to, to... No Przeskok też był dziwny. A i on mówi przecież, że ten, że to będzie na egzaminie, no chyba, że ktoś inny poprowadzi egzamin Tak, tak. No, także, także to, to ewentualnie tu mam zgrzyt, ale mówię ja byłem kupiony, dlatego też, że po pierwsze, mam wrażenie, że to jest film, w którym Harrisonowi Fordowi chciało się grać, bo tak. naprawdę podoba mi się jak on i to przez cały ten film, jak on gra. Jak on gra ciałem, jak on gra mimiką, jak on się zachowuje, i, i to jest naprawdę super. Mega przyjemnie że się trochę tym Ewoluuje, nie, bo on totalnie ma trochę te, tego dziada nie? na początku w tej swojej grze aktorskiej, a potem. Yy, znaczy może teraz też to w mojej głowie jakoś się układa, no bo nie, mam, nie mogę tego porównać tak wizualnie, ale jakby nawet był takim bardziej sztywny nie? na początku. W sensie mięśnie mhm. twarzy i wszystko jakby tak trochę grał z miną jedną, jak Steven Seagal, a potem yy, jakby trochę. Zamienia się z, z tego właśnie trochę sztywnego, znudzonego dziadka w tego, w tego fajnego dziadka, nie? Ja bym powiedział, że on, jakby w trakcie tego filmu, e, zaczyna po prostu dopuszczać do siebie emocje pewnego rodzaju, mm -hmm. jakby godzi się z różnymi rzeczami. Mm -hmm. I rzeczywiście, to no, tak, jest ten film, jakby, nie? No, 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 tak. Ale chodzi mi o to, że rzeczywiście macie rację, że w drugiej połowie filmu no, jest luźniejszy, jest, 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 jest bardziej. Człowiekiem, a. Co ma a nie... sens fabularnie też nawet. No tak, mhm. jasne, a nie jest, powiedzmy, tym właśnie sztywnym profesorem, który tam z, z, narzeka pod nosem na sąsiadów, na życie i tak dalej. I a propos tego dopuszczania emocji, to yy, na przykład złość, nie, która jest obecna tutaj w wielu sekwencjach dzisiejszego, no tak. to na początku to jest złość taka, że on jest takim grampikatem trochę, nie? Mhm. a y, potem w tej drugiej części yy, już yy, też reaguje tak bardziej adekwatnie, nie? że to jest takie, no jak się wkurza, to się wkurza, że tam się Rzeczy, coś, ale właśnie to jest takie bardziej ludzkie, a nie takie memiczne. Mhm. A do tego oprócz Harrisona Forda, to co mi się tutaj podobało, jakby w tej sekwencji, to strona wizualna. Bo w przeciwieństwie do tego prologu, który jest w, rozgrywany w nocy, właśnie w tych ciemnych barwach, tutaj mamy te wszystkie sekwencje w pełnym słońcu z dużą ilością ludzi, jak właśnie mamy te sceny, które też w trailerze było widać i tak dalej, i tak dalej dalej. I... Y bardzo mi się cały ten segment nowojorski podoba od tej strony wizualnej, bo mam wrażenie, że tutaj i reżysersko Mangold sobie dobrze radził, żeby to wszystko prowadzić, ale, wiecie, i kostiumy, i stylizacja, i mhm. gra aktorska poszczególnych postaci, i właśnie ce, ce, wszystkie te efekty wizualne, no bo tutaj też widać, że mamy dużo CGI, to nie dość, że wygląda o niebo lepiej niż kryształowo, Kryształowa Czaszka, Królestwo Kryształowej Czaszki, to wygląda po prostu zwyczajnie dobrze. No jednak my przy wielu współczesnych blockbusterach narzekamy na to, że z różnych względów to temat na osobny podcast, efekty specjalne zaczynają wyglądać coraz gorzej i są coraz bardziej widoczne, a tutaj naprawdę ja miałem poczucie, że wydali sporo kasy na to, żeby właśnie to wszystko się dobrze prezentowało, i żebyśmy my się zanurzyli właśnie w ten klimat lat. 60-tych czy 70-tych i to było dla mnie naprawdę też takie duże, pozytywne zaskoczenie, bo właśnie jak wróciłem do kryształowej czaszki, to dla mnie to jest największa wada tego filmu nie fabuła, nie jakieś tam głupotki, nie jakieś rozwiązania tylko to, że w przeciwieństwie do oryginalnej trylogii, on się średnio starzeje właśnie od tej strony wizualnej. Tam bardzo dużo widać green screena, bardzo dużo widać takich studyjnych zagrywek, studyjnych patentów, które były we wszystkich tych filmach i które są w tym filmie też. A tam to widać, tutaj tego nie widać na tym etapie. Mhm. I też jeszcze, bo może to brzmi, jakbyśmy tak krytykowali dość mocno ten początek. Tam mamy wjazd tej naszej ekipy z Woli, -E, tak? Czyli pojawia się Doktor Folek w otoczeniu tych swoich, nie wiem, no, mięśniaków, tak? ludzi od brudnej roboty, tam klabera Hałkego. I z jednej strony to jest tak trochę wrzucone nagle, nie? Między te właśnie wątki. I oni są tacy komiksowi trochę, nie? E, Oni tak, są, klawę hałkę to jest, to jest po prostu taki mięśniak i czacha z, z Power Rangersów trochę. Tak, tak. Eee, tak. Są przerysowani, są, ale, no, ale pasuje w stylu to. Indiana Jonesa. Mhm. tak. I właśnie e, znaczy w całym filmie Klaber trochę mnie tam denegwował, bo właśnie był komiksowy, ale był trochę bez właściwości, nie? Był, tak, miał, ty, tak. miał tylko, oni właśnie mają tylko te cechy tych, tych takich mięśniaków e, i działają też tak trochę, trochę głupio momentami. Ale jednocześnie no. e, ta odrobina takiej komedii i, i dziwności, no to jest Indiana, więc łyknąłem to. I to, że oni zostali też tak wrzuceni, trochę. Nie wiadomo skąd, to mimo wszystko wyszło całkiem płynnie, nie? W sensie. To może wybić na zasadzie chwila, gdzie jesteśmy, nie? jak się pojawiają, kto jest kim, właśnie co się w tym momencie dzieje, ale potem jak już dochodzi do gdzieś tam skrzyżowania tych dróg, do konfrontacji, to od tego momentu już płyniemy, nie? Więc też tutaj scena nie to nieźle rozpisane. Po prostu mam wrażenie, że jak dochodzi do konfrontacji, no to właśnie dużo elementów, wiele elementów widziałem już w zwiastunach i dlatego jasne, mogę dać się nadal pogwać gdzieś tam, słuchać muzykę, nie, i kibicować bohaterowi, ale trochę. No to nie są takie emocje, jakie mogłyby być, nie? gdyby to było większe zaskoczenie tutaj, co, jak wygląda sama konfrontacja. Przy czym ja bym ja, ja będę chyba najbardziej czekający z naszej trójki, ale jest jeden moment, gdzie po raz kolejny zapaliła mi się jakaś czerwona lampka w głowie, a dokładnie rzecz mówiąc, gdzie dr Woller, czy tam Matt Mikesen rozmawia, rozmawia z czarnoskórym kelnerem z hotelu i to miała być chyba scena, która miała nam pokazać zapowiedź kim tak naprawdę jest woler, jakie są jego tam powiedzmy przekonania. A sama scena jest. I trochę dziwnie napisana, i wyreżyserowana tak, że ona się kończy. Ja za bardzo nie wiem po co ona była, dlaczego ona była, dlaczego ona była taka sztywna. I, i, i znów mam taki moment, takie wrażenie, to było niepotrzebne. Jakby to nic nas nie popycha za bardzo do przodu, czy też nie jest potrzebne do tej przygody. I. To będzie, to będzie wątek, który mi się Ale ciągnie wiesz, tak przez cały wątek ten Wątek CIA, nie? Tutaj do, doklejony do tego, on też się w tym śmiecie po prostu ucina w taki spacer. To znaczy, do... wątek CIA, mi, ja nie to że bronię, mi się podoba, bo ja lubię po prostu CIA i, i ich tak naprawdę to, co oni odwalali w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie. Ale on też jest taki. Znaczy jego bardziej jestem w stanie zrozumieć, e, dlaczego on tak jest zrobiony, i bo, ze względu na to, co wolę robił dla rządu e, amerykańskiego. Ale bardziej chodzi mi o samą konkretną scenę, że ona jest taka mhm, dziwna, tak, tak. jakby znowu mam takie uczucie, że czemu tak to wyreżyserowaliście, czemu to jest w ogóle w tym filmie. Jakby ja tak siedząc, tego rodzaju scen złapałem kilka, kilkanaście w czasie całego filmu, z czego spokojnie, nie wiem, z 10 minut można było wyciąć, bo one były zbędne. No ale. Ale to cóż. wiesz co, jak ty mówisz o tej scenie, to ja z kolei jej o tyle bronię, że tak. Yy, yy. O to, że ona jest zbędna, czy mogła, można by ją wyciąć? Tak. I ona na pewno ten film rozdyma znów o te parę naście sekund, czy, czy minutę, czy dwie. I, i pewnie mhm. można byłoby zyskać ten czas i tyle. Natomiast dla mnie to jest o tyle fajna sekwencja, że ona nam właśnie trochę podbudowuje Wolera jako postać. No bo my spotykamy go w tym prologu. I jesteśmy wrzuceni w te 25 lat później, tak, kiedy nagle widzimy go, że mm -hmm. on jest teoretycznie po dobrej stronie, no bo, bo przecież z jednej strony no, Wic nie jest głupi i się domyśla, że to jest nadal nazista, ale z drugiej strony no, pracuje dla Amerykanów. I moim zdaniem ta scena trochę ma pokazać jego, jego charakter. No bo jednak też, nawet historycznie patrząc, no to Niemcy, którzy zasilili szeregi zwycięzców, no, mieli różne podejście i raczej większość z nich to się stara zasymilować i zapomnieć, że kiedykolwiek byli po tej złej stronie. Nie? A tutaj mm -hmm. dla mnie ta sekwencja, ona może być trochę dziwna w kontekście tego filmu, ale też dlatego, że on ma trochę jakby, nie wiem, nie, takich poważnych trendów, które nie do końca pasują do takiego stricte rozrywkowego blockbustera ja mam wrażenie. Że ale ona trochę jest ciut, ciut, ciut jakby może za poważna jakby dla, dla tonacji reszty filmu, ale podbudowuje mi fajnie właśnie Wolera jako A Znaczy postać. mogę też zrozumieć, że ta scena jest po to, żeby pokazać odklejenie powiedzmy trochę wolera, że on, on nie przejmuje się obecnym światem, on się nie przejmuje tam rządem amerykańskim i tak dalej, bo jest zafiksowany na punkcie swojego celu ostatecznego, ale o tym będę jakby o tym jego celu, i tak dalej będę nieco mówił w tej części spoilerowej, więc, więc na, na razie tyle. Mm -hmm. Ale to panowie, to na tym etapie filmu pojawia się jedna z tych głównych bohaterek całego artefaktu przeznaczenia, czyli Helena Shaw i jak wam się podobało wprowadzenie tej postaci i to może być też niezły łącznik do Maroka, no bo w zasadzie kiedy przenosimy się do Maroka, no to właśnie śladami Heleny. Jak kupiliście całą kreację Waller Bridge jako Aktorki, jak ona wykreowała Helenę, ale też jak Wam się ta postać podoba scenariuszowo i czy kupujecie tę konkretną postać w tym filmie? Znaczy, sama Phoebe Waller Bridge jest świetna w tym filmie. Ona naprawdę rewelacyjnie gra to, co dostała i jest, jest żywa, jest, jest energetyczna, wczuwa się w tą rolę i jest tą bardziej wyluzowaną, współczesną, powiedzmy, archeolożką, jeżeli tak to można nazwać. I, i dobrze kontrastuje z tym Indianem Jonesem. Natomiast scenariuszowo ona jest dla mnie... Jezus, ciężko jest mi powiedzieć, bo jakby rozumiem jej zestawienie... Bo mamy z jednej strony Indiana Jonesa, który robi to, co robi dla idei. On jest osobą, która wierzy w tą archeologię. Z drugiej strony mamy Helenę, która robi to do... dla pieniędzy. Ale... O ile sam punkt wyjścia może nie jest zły, o tyle to, jak to jest poprowadzone do końca... Nie przemawia do mnie za bardzo. Sama postać jak najbardziej w porządku, ale nie mogę powiedzieć, że zachwyciła mnie jakoś niesamowicie bardzo. I moim zdaniem, tak naprawdę, tak jak ona jest gdzieś skonstruowana, to nie jest taki, no, to nie jest taka papierowa postać, nie, która nie ma właściwości. Mm -hmm. Samo znaczy, jej pojawienie tak. się, y, ono też y, daje gdzieś tam ciekawy kontekst y, dla. Y, no właśnie te, tego artefaktu, nie? Tam się pojawia jakaś intryga, że ona czegoś nie mówi Jonesowi, że Jones coś tam wie, że on jej coś tam opowiada. Okazuje się, że ona miała tego nie wiedzieć, ona jednak wie. I to jest gdzieś tam fajnie ogrywane, nie? Bo to jest znowu tak, jakaś tak. taka tajemnica jak gdyby nie, nie tego dotyczy cały film, ale mamy właśnie coś, co sprawia, że ten wątek jest dla nas ciekawy, że my chcemy właśnie tej ekspozycji dotyczącej jej postaci, ale powiem wam, że cała ta kwestia właśnie działania dla pieniędzy, to jest dla mnie beznadziejna motywacja tutaj, bo to jest tam jakoś troszkę rozbudowane później, tak że wiemy też dlaczego ona chciała pieniędzy i tak dalej, ale to co ona robi w Maroko itd., i tak dalej ja tego nie rozumiem, dla mnie to było głupie, w sensie ja rozumiem, że to jest kino przygodowe itd i tak dalej, ale Mając taką sytuację życiową, mając taki artefakt, no, absolutnie bym nie odwalił niczego, co ona odwaliła, nie? I jeszcze to mnie prowadzi do sceny, właśnie pościgów, gdzie tak nie sprawdzając za wiele, mamy trzy ekipy w ramach jednego pościgu. Jedna totalnie komediowa i to tak kampowo-komediowa. E, bardzo i źle wprowadzona no, z... swoją drogą, więc. Tak, i mamy tych dobrych ludzi i tych złych ludzi. I zresztą wprowadzenie tej kampowej, e, niby komediowej ekipy też rzuca negatywne światło na Helenę. I to takie. I z Znowu jest za długie. Jakby w, no, w poprzednich Indianach Jonesach to byłyby trzy zdania wykrzyczane do siebie w czasie pościgu i wystarczy. A tu znowu mamy kilka minut mówiących nam to, co się dzieje. Jakby przepraszam, że ja co chwilę o tym mówię, ale jakby przez pół filmu chciałem krzyczeć do ekranu, let's go, do przodu, jakby nie musicie nam już więcej tego pokazywać. Mhm. Ale właśnie, jak mówiłeś o tym na samym początku, nie, to ja na tamtym etapie to kupowałem. Okej, okay, to było trochę takie powtarzanie komunikatu, ale jednak w różny sposób, nie, a na etapie tego pościgu, to po pierwsze wątek komediowy, on był śmieszny przy jednym zdaniu, nie, przy pierwszej tak, tak. linijce właśnie tego wątku, no bo tam pada absurdalny tekst i, i okej, okay, no to, to jest śmieszne, ale to, że potem bohaterowie o tym rozmawiali, Rozmawiają w trakcie pościgu, jeszcze nie? To zamiast się skupić na tym, że właśnie mamy akcję, to my dostajemy ekspozycję, którą dostaliśmy chwilę temu. Tak po jednej linijce mm -hmm. zdania rozumieliśmy, co się dzieje. To nie ma żadnego sensu. Stawia w negatywnym świetle bohaterkę i robi z niej no, też trochę głupią dziewczynę. De facto, ten drugi, ten nowy bohater też jest idiotą za przeproszeniem totalnym. Mamy ten pościg, gdzie ja nie czuję tego, że oni się ścigają, no bo tam też są jakieś wąskie uliczki tego Maroko i oczywiście, jak to w kinie przygodowym, nieważne gdzie skręcą, no to gdzieś tam po chwili się dogonią, nie? I to wygląda tak, jakby jechali czasem w innym kierunku, a po chwili znowu, tak? Są obok siebie, za sobą i to trwa, i trwa, i trwa. I początek ja bym mógł całkowicie kupić, ale tutaj miałem taki moment czemu, nie, w sensie, to, to nie wygląda na tyle, to, to nie jest mission impossible, nie? że właśnie no tak. mamy taką akcję, że sobie myślę, wow, super jest to zobaczyć w kinie, super by to było zobaczyć nie wiem, w imax czy coś, to, to nie jest brzydkie, ale to też nie jest taki efekt wow, żeby to uzasadniało długość tej sekwencji, nie, i to jak ona właśnie, bo długość długością, ale to ile tutaj mamy wepchnięte rzeczy, które są totalnie niepotrzebne do niczego. A ja bym jeszcze dodał to, że ta sekwencja sama w sobie nie jest jakoś specjalnie oryginalna, bo ja wiem, że wiele osób na to narzeka, ale potyczka w dżungli amazońskiej na samochodach i, i pojedynkowanie się na szpady w czwartej części, jasne, była durna jak but, ale bardziej mnie bawiła, po prostu bawiła, niż to tutaj, gdzie Harrison Ford i, i jeden z bohaterów kłócą się co chwilę, kto lepiej zna ulicę tego miasta, więc jakby... To no znów... też jest bez sensu, no bo umówmy się, każdy... Przepraszam, znowu że tak się tak, trochę tak, 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 śmiało, sobie. Śmiało, śmiało. Ale umówmy się, ja mam 30 kilka lat i ja mam wrażenie, że w moim życiu ja całe życie y, mieszkam w Łodzi. Y, tam z... <laughs> nie wiem, rok w Niemczech, gdzieś tam jakieś stypendia potem jeszcze, ale ogólnie od urodzenia mieszkam w tym jednym mieście i ja sam widzę, że jak w jakiejś dzielnicy nie, rzadko bywam przez 2-3 lata, to że ona się zmienia, nie? I jak oni mi tutaj sugerują, mm. że w Maroko tam ulice są od 50 lat chyba takie same cały znaczy, czas, no, no, to, to też no jest bo takie... Ulicy, jasne, bo ulice są takie same, no ale nie wiem, bo się stragam wybuduje, bo, bo cokolwiek no tak, będzie, ale to nie, wiesz, jakby... no, no możesz no ale... powiedzieć mniej więcej, ale nie znasz chyba całej siatki no po prostu tak, tego oczywiście, i, że tak. I, i, Coś może być zastawione, gdzieś może być remont, etc. I ta dyskusja też, ona nie była zabawna, nie? W sensie... Znaczy, może no, za i... pierwszym razem może by przeszło, no absurd, okay, tak? ale właśnie. nie za trzecim, czwartym tak. razem. Właśnie, to ja wam powiem tak, zacznę od końca, jak poruszyliście kwestię <grym> tego pościgu. Tu zgoda. On jest zwyczajnie za długi i on właśnie... Ja mam z nim problem o tyle, że on momentami... Wygląda jak nieco powtórka z rozrywki. Być może przez to, że właśnie jesteśmy w Afryce i Jonesa w Afryce już żeśmy widzieli i taką bieganinę może trochę w innym stylu po uliczkach też już żeśmy widzieli. Więc to, to powoduje, że faktycznie no nie wymagało to tyle czasu. Ale. Znów paradoksalnie dla mnie to, co mówicie, że tutaj jest upchane dużo rzeczy, ja jakoś kupiłem. W kontekście tego, że mam wrażenie, że tak, to jest tutaj bardzo dużo tych elementów pododawanych, ale one mimo wszystko dla mnie, przynajmniej tak jak ja odbierałem te poszczególne postaci, one jednak je jakoś obudowywały. Bo tutaj przechodząc na przykład do Heleny, to ja mam wrażenie, że. Cały, cała ta sekwencja w Maroku, w tym tangerze, chyba oni tam urzędują. Mhm. To jest sekwencja, która tak jak Nowy Jork służył przedstawieniu nam Indiana Jonesa po latach i wprowadzeniu na nowo Wolera. To na pewno, tak, tak ta, a to jest ta, przedstawienie a Heleny. A to jest przedstawienie Heleny, i wydaje mi się, że tutaj wszystkie elementy składowe całej tej długiej sekwencji, one. Nie dość, że mają jakiś tam sens w kontekście tego, co tutaj dostajemy, bo i cała ta aukcja, o której za chwilę jeszcze, i motywacji Heleny, i ta komediowa, kampowa ekipa, i wprowadzenie tego nastolatka, dzieciaka, który się przy niej kręci, i tak dalej, i tak dalej, nawet te przekomarzanki z Jonesem one miały nam wszystkie miały nam zbudować jakby Helenę jako postać. I ja się Ale zgadzam masz... z tym, sorry, masz tylko Zgadzam się właśnie z tym, co ty, Sef, mówisz, że pewnie u Spielberga to byłoby w trzech zdaniach, ale mnie jakby to właśnie nie bolało, dlatego że też nie miałem poczucia, że to jest nadmuchane tylko i wyłącznie na, dla nadmuchania, tylko że to ma nam przedstawić tą bohaterkę i że. Ja też z perspektywy całego seansu widzę, że to miało nam ją właśnie w określony sposób przedstawić, żebyśmy my widzieli tak jak ona się też zmienia. W trakcie ale właśnie tego filmu. nie masz problemu z tym, że oni ją pokazali tak ekstremalnie i przez to ta jej przemiana jest bardzo mało znaczy, jest to, Nie, że... ale dlatego, że ja mam wrażenie, że Helena trochę na etapie właśnie Tangeru i tego, że jej główną motywacją jest kasa, to to jest trochę taki Drake w spódnicy albo znów odwołując się do Gwiezdnych Wojen mm -hmm. doktor Afra, e, czyli właśnie taka, no tak. taka postać, która jest zawadiaką, która robi to dla pieniędzy, ale ona e, to, to nie jest jakby postać, która m, dla której jakby pieniądze to jest wszystko, tylko ona w momencie właśnie kiedy, e, nie wiem widzi, że, że ten artefakt może być prawdziwy i być może tutaj to co robi to będzie miało daleko idące konsekwencje to, to zaczyna jakby e, jakby próbuje naprawić swój błąd i dla mnie nawet właśnie wprowadzenie tego rodzaju postaci o takiej motywacji to, to jest spoko nie że, że mamy ale wiesz sobie, ja tych... nie czułem do końca że ona chce tutaj do samego mhm. finału nie ja bardziej czułem że ona cały czas gra na siebie i ewentualnie no ona ma jedną osobę którą się troszczy nie ja cały ja, ja absolutnie teraz jak się na tym zastanawiam ja, gdyby, gdyby nie przeszkodzono jej w tej sprzedaży to ona po prostu by sprzedała ten artefakt tak i, tak, 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 tak. tak by i było. tyle mhm. I, ale wiesz jakby chodzi mi o to, że też trochę teraz dla mnie to jest głupie, bo sporo kombinowania, czy, 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 czy po prostu inaczej, jakby ten. Wydaje mi się, że mogłaby znaleźć łatwiej lepsze artefakty, bardziej cenne niż, żeby lecieć na drugi koniec świata, żeby zdobyć od swojego tam ojca chrzestnego i tak dalej. No Właśnie, ale dobra, to i są... dlaczego nie wykorzystano tego wątku personalnego bardziej jeszcze, nie? No bo raczej to powinna być dla niej sprawa osobista, a nie finansowa. Ja, w sensie scenariuszowo to nie jest tak, że mi to w ogóle nie grało, nie? Ale, ale trochę to jest nie kumam. Ale jest to tak to, to, znaczy, to mi się tu, wydaje... Tu mi się wydaje, że akurat to, że ona używa tego artefaktu jako karty przetargowej, to jest spoko. Ona się porusza w tym środowisku, a wie, że tego wszyscy teraz szukają. No bo wolę tego szuka. No, no więc, no, więc, więc... No, no, Więc mówię okay. znów, to, to dla mnie to ma sens, nie? To o, oczywiście ja widzę, czy dostrzegam właśnie te, te uwagi, które macie, ale. ona wie, że Foller tego szuka, czy to Folek wie, że ona może przykryć. Wszyscy go tego szukają. Tego? O, tam, tam nawet właśnie pada chyba, że właśnie będzie ta aukcja w Tangerze i właśnie że wszyscy wyczekują tego konkretnego przedmiotu i że ona ma go tam dostarczyć, nie I, i dlatego też jakby cała, wszys Wszystkie Aha, strony chyba, konfliktu dobra, się tam zjeżdżają, zresam. nie? I chyba dlatego ona sięga po ten artefakt, bo to jest jedyna jej szansa, żeby wykupić z tych długów. Dokładnie, więc, tak, więc dokładnie chyba, tak. Chyba na tej zasadzie. Tak, tak. Mhm. Także mówię, to, to jest jakby dla mnie spoko budowane i y, 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 no, ja się zgadzam absolutnie. Wiem, ale, ona by sprzedała e, ten czy... artefakt i byśmy mieli koniec filmu, nie? Czy wolę, by... Ale ta aukcja to też tak na zasadzie, wiesz, no, no komu sprzedajesz takie rzeczy, nie? No raczej nie dobrym ziomkom. I tak po prostu to, że to, w sensie ta scena aukcji, znowu ona jest komediowa, bo znowu była w trailerze, więc yy, mm -hmm. nie robiłaś takiego wielkiego wrażenia w kinie. Yy, no ale wiesz, komu, kom, Inaczej, z, złe ziomki zapłacą więcej niż dobre ziomki. No, no wiadomo, domu, ale tak. chodzi mi o sam sposób, nie? że wbijasz na zasadzie Elo, rzucasz na stół, nie? Coś tam no co jest. Ale tam to mówię, dla mnie, 5 milionów dolarów Dla mnie czy coś to i... nie jest problem. No. To jest Uncharted 2 i, i, i to, tak jak tam mieliśmy no tak, e, przecież no tak. e, 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 też przepychanki pomiędzy tak naprawdę złodziejami, którzy się bili, e, właśnie kto przejmie określone artery fakt i do pewnego momentu chodziło tylko i wyłącznie o kasę, a w którymś momencie zaczęło chodzić o coś więcej, nie? I ja to kupuję jakby w ramach konwencji, tym bardziej, że właśnie przechodząc dalej, no, mi się wydaje, że postać Heleny, ona świetnie wypada aktorsko, ale ona jest właśnie nieźle prowadzona i ja Tę jej przemianę stopniowo, która jeszcze jest właśnie spoko, w kontekście tego, że ona jest zestawiona z przemianą Indiany. Ja to kupowałem. Mm -hmm. No o tej przemianie to ja się odniosę w, pod koniec, w części spoiler, spoilera, bo, tak. bo, bo to, żeby nie, nie, nie zepsuć. No dobra, to chyba już powoli będziemy zmierzać, nie? Do tej strefy jakieś podsumowanko teraz. No to właśnie, to słuchajcie to panowie, to po, podsumujcie tak, jak widzicie, jak oceniacie ten film, bo w zasadzie nam myślę, że został finał, no nie ma co się rozdrabniać na, no tak, na wszystkie tak, poszczególne to ja sekwencje. To, ja, to ja, ja ze swojej strony powiem tak. Ten film moim zdaniem nie wie, czym chce być. Jakby problem bazowy i to, co widać, że te cztery osoby pisały ten scenariusz. Ja po prostu czuję, że ten film nie był dobrze przemyślany, bo nie wybrzmiewa on za bardzo, moim zdaniem, jako ta przygoda, bo jest za długi na to wszystko. Z drugiej strony, drogi przejścia naszych bohaterów nie są w żaden sposób kupujące. Nie działa też, moim zdaniem, ten film za bardzo jako. Zakończenie całej przygód Indiany Jonesa albo nie wiem, załóżmy Indiany Jonesa jako Harrisona Forda i nie przekonuje mnie on do siebie. On jest nie kupuje mnie, nie wciąga mnie i jest męczący. Jest może jakieś założenia były, ale zbyt wiele razy film mówi mi co, znaczy mówi mi coś zamiast mi coś pokazać i zbyt wiele razy. Po prostu wykłada się na wykonaniu, bo może założenia były ok, ale tak jak już teraz zaznaczałem, zbyt wiele razy miałem, przewracałem oczami, już wystarczy ta scena. A i też bardzo często miałem wrażenie, że w scenach akcji 2-3 sekundy można przyciąć, żeby przyspieszyć, żeby zwiększyć dynamizm tego filmu. I najzwyczajniej w świecie, dla mnie, tak teraz mówiąc bezspoilerowo, jest to najbardziej najsłabsza część ze wszystkich Indianów Jonesów. Ja się nie pokuszę o jakąś yy, tutaj właśnie topkę, co jest najsłabsze, co jest najgorsze, no bo bez odświeżania to nie ma absolutnie żadnego sensu. No i To się jasne. mi zlewa w głowie, nie? Więc tu już od razu zaznaczam, ale ja będę bardziej optymistycznie nastawiony, bo Maroko mnie autentycznie w kinie zmęczyło i to był taki moment, kiedy yy, wiesz, to nie było też tak, znowu tak, jakiegoś kryzysu, że o, wyjdę z kina, czy coś, ale tak na zasadzie, Jezu, czemu to tyle trwa, tak? Boże, mm -hmm. w ogóle... O, o co chodzi? Nie, że się wybiłem po prostu z przygody na moment, i byłem takim widzem, który właśnie się zastanawia, co ogląda, nie? I, i zaczyna analizować te technikalnie i ten kontekst taki właśnie kinowy, ale potem, już gdy dostajemy tę podwodną przygodę i w ogóle Antonio Banderas tutaj wchodzi na scenę, i gdy to nas prowadzi ostatecznie do sprawdzenia artefaktu i do tych scen końcowych, to o dziwo u mnie to zaskoczyło. Po pierwsze, te kolejne segmenty przygodowe były moim zdaniem lepiej zmontowane, nie były rozwleczone i bardziej czułem, także coś się dzieje. Także mam komu kibicować, że właśnie jest jakiś tam jeden twist za drugim twistem, a sama końcówka, czy znaczy ona jest jakoś tam logicznie, tutaj, wy, wynika niby z tego co widzimy wcześniej, ma sens. W pierwszej chwili wiesz, przewróciłem oczami na zasadzie, co tu się wydarzyło, ale to jak to zostaje spuentowane, mi się to podobało i w ogóle wykorzystanie tego ikonicznego ciosu w nos, w twarz. Kurczę, to, to był taki moment, kiedy serducho mi się uśmiechnęło autentycznie i sobie pomyślałem, kurde, świetna rzecz, nie? I potem to domknięcie. Ja, ja byłem zadowolony. Jak w, w środku, nie w tym Maroko, trochę kręciłem nosem, tak na koniec filmu byłem zadowolony. I jasne, jak się sobie powtórkę czy coś, to może na tle innych filmów to wypada gorzej, ale ja się... Aż dziwnie dobrze bawił. Wyszedłem z takim naprawdę dobrym humorem. Nieco samo mnie zdziwiło, bo myślałem, że w najlepszym przypadku będzie ok, a ja wyszedłem w miarę zadowolony z kina. No to w sumie fajnie nam się układa cała ta dyskusja, bo faktycznie trzy osoby i trzy kompletnie różne zdania, bo dla mnie ten film to jest chyba najprzyjemniejsze zaskoczenie tegoroczne moje w kinie. Nie to, żebym ja dużo do kina chodził, ale spodziewałem się naprawdę. Odcinania kuponów i raczej wszystkiego co najgorsze, bo niewiele mnie przekonywało, że to może być dobry film, a ja się bawiłem dobrze i na przykład uważam, że to co ty Sef mówisz, że ten film nie wie czym chce być, ja bym powiedział trochę inaczej, że on nie tyle, że nie wie czym chce być, tylko to jest trochę blockbuster taki niedzisiejszy. W tym sensie, że on jakby próbuje Połączyć to kino stare nowej przygody, właśnie te takie typowo awanturnicze, z tymi głupotkami, które właśnie możemy pamiętać z pierwszych filmów o Indiana Jonesie, z tym nowym kinem przygody, które właśnie możemy kojarzyć z. Telewizorów, gier konsolowych, ale też właśnie różnego rodzaju filmów, które powstawały później, nie wiem, chociażby pewnie z takimi seriami jak Piraci z Karaibów i, i, i tymi wszystkimi szaleństwami. Ale to, co jakby go dla mnie jakoś tam wyróżnia, to to, że on. I może być jakby trochę wręcz, i to, to jest dla mnie rzecz dziwna. Może być wręcz niestrawny dla części y, widzów, szczególnie młodych widzów, bo on ma jakąś taką melancholię i pewien smutek zaszyty w sobie. Ja mam takie wrażenie. I to, to jest w sumie dla mnie trochę dziwne, bo nie spodziewałem się, że ten wątek osobisty i domknięcie tej y, drogi Harrisona Forda że to zostanie tak dobrze wyegzekwowane i tak dobrze to na mnie zadziała. Bo odniosę się do tego mocniej, jakby w strefie spoilerowej, ale tak jak dla mnie Królestwo Kryształowej Czaszki jest spoko filmem, to mi właśnie ten happy end, który dostajemy na końcu, on tam nie pasuje. Dla mnie te jednak cechą charakterystyczną tych wszystkich wcześniejszych filmów o Indianie Jonesie i poniekąd tego jest też to, że Jesteśmy w pewnym niedopowiedzeniu, że przy, bohater przechodzi określoną drogę, ale my nie musimy widzieć yy, tego, co czeka na niego za przysłowiowym horyzontem. I dlatego kryształowa czaszka pokazała mi za dużo, a tutaj dostałem satysfakcjonujące domknięcie. I podobało mi się w zasadzie domknięcie w przypadku wszystkich postaci. W przypadku Indiany, w przypadku Salaha, w przypadku Wolera, w przypadku Heleny. I to może być dziwne w filmie przygodowym, ale właśnie przez to, jak ta droga tych postaci została pokazana, jak ta historia została spuentowana, to, to mi winduje ten film w górę i rozumiejąc wszystkie wasze uwagi bo on jest za długi, on momentami wygląda dobrze, momentami wygląda tak sobie, e, tego CGI jest za dużo, to ja się naprawdę dobrze bawiłem i myślę, że będę z przyjemnością wracał do niego i y, no i tyle ode mnie, a więcej to w spoilerach jeszcze może dopowiem. Mm -hmm. Dobrze, no to słyszymy się za moment w strefie. No to yy, Sef, może Ty byś zaczął, bo yy, wspomniałeś yy, o tym, że będziesz chciał coś więcej powiedzieć o motywacji Wolera. I tego, jak on działa, to, to rozwiózł okay. może tutaj. I, I dla przypomnienia, tylko jeżeli ktoś filmu. Są tak, pamiętał, y, oglądał go dawno albo nie oglądał i chce sobie posłuchać o spoilerach, y, no to artefakt przeznaczenia, który ma nas przenosić w czasie, okazuje się, że działa. Znaczy, on nie przenosi w czasie, tylko po pozwala nam znaleźć naturalne. Dziury w czasoprzestrzeni, czy tam portale, jak zwał, tak zwał, e, bo on jest kompasem, on jest, on jest tak, jakby narzędziem pokazującym się. Tak, że to są naturalne dziury, których my możemy korzystać, żeby się przenieść w dany, w dany moment. Znaczy się my nie wybieramy momentu, tylko wybieramy sobie drzwi, do które gdzieś tam się przeniosą. I problem, mój z wolerem, jest taki, że po pierwsze. Ja myślałem, że on będzie, jakby przez pierwsza połowa filmu wskazywała mi, że on nie jest typowym nazistą, że on nie chce, powiedzmy, yy, oczyścić rasy aryjskiej i tak dalej, tylko, że on jako naukowiec ma tego fioła na punkcie, że możemy coś udowodnić, że możemy na nowo odkryć, nie wiem, tam matematykę i tak dalej, po czym nie, zakłada mundur jak nazistowski jest po prostu nazistą, który chce przejąć władzę za Hitlera. I już pomiję fakt, że ale tam jeszcze pada ten tekst, który nie stara ci się to wytłumaczyć, że yy... jedyni naziści, teraz, tak, tacy prawdziwi naziści, yy, to chcą usunięcia Hitlera nieco co? Ale nie, najbardziej a... mnie rozwala to, że to, to był ten moment, gdzie moja pasja do historii tak się odpaliła, bo on po pierwsze twierdzi, że w Monachium ma V1, rakietę V1, która w 1939 roku jeszcze nie istniała, ale dobra, załóżmy, że. Jako się tam na pokładzie tego bombowca przewożą, załóżmy, e, i jego kontakt. Już nie pytam, jak on ma kontakt z Monachią w 1939 i powiedział mu, że słuchaj, ja przylecę, bo przelecę w czasie. Bardzo mi się podoba, że on. No sorry, on nie jest jakimś generałem, on nie jest jakąś wpływową osobą w partii NSDAP. Jak on ma, przepraszam, trzy dni przed inwazją na Polskę, czy tam kilka dni przed inwazją na Polskę, przejąć władzę nad całą trzecią Rzeszą i, i przekonać tych wszystkich innych ludzi. Dobra, to są głupotki na poziomie Indiana Jonesa. To jest dla mnie zabawne tak historycznie, ale nie będę się tego czepiał. Bo ja, chodzi mi o to, że ta postać. Gdyby on od początku był naziolem, tak jak nie wiem, Kate Blanchett od początku czwartej części była tą komunistką, która wierzyła w e, e, paranormalne możliwości. Albo mieliśmy tych innych nazioli z poprzednich filmów, którzy od początku do końca byli jednowymiarowi, ale po prostu byli i było w porządku, tak ten zwrot dla mnie to jest takie, o, może coś z tego będzie więcej? A nie, naziści, znowu. Więc to jest takie, <laughs> takie, takie, eee, nie wiem, no jakby nawet gdyby, gdyby Volera bardziej bardziej, nawet gdyby wolera bardziej bolało to, że on źle policzył, że, że nie wziął pod uwagę tych ruchów kontynentów, gdyby to był jego największy problem, spoko. No i też ta jego śmierć jest taka dla mnie trochę mało klimatyczna, bo po prostu samolot znów rozbija się po pięć Minutach, nie, nie po dwóch minutach, nie po minucie, tylko po pięciu minutach a um, no jest, jest, to, jest to dla mnie po prostu problematyczne, bo jeżeli chcecie mi dać tych złoli, którzy są złolami, dajcie mi ich od początku po prostu, naj, 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 najzwyczajniej w świecie. Raczej znaczy ja to rozumiem, ale jakoś mi to nie przeszkadzało szczególnie. Znaczy, okej, okay, ja też w sumie 2023 rok, nie? No to można by powiedzieć, że yy, nie przystaje gdzieś tam do współczesnych standardów i wymagań widzów, ale jednocześnie yy, strasznie mi się spodobało po prostu yy, to, po pierwsze to, że naziści sami siebie wykiwali, nie? <laughs> to by taka satysfakcja u mnie się pojawiła, jako u widza, na zasadzie, yy, no, nawet nie musieli wam przeszkadzać, nie? Sami po znaczy, prostu. tak, to jest, okej, okay, to jest fajne, że to nie jest tak, że Jones w ostatnim momencie zmienił coś, Tak, że rozbraja tylko... bombę w ostatniej sekundzie, nie? Tak, tylko, tylko po że prost po prostu do no, naturalne procesy ziemskie, jeżeli tak to można nazwać, sprawiły. Tak, i że on jako ten nasz dobry bohater i ten taki lepszy, nie, rozgarnięty, bardziej, że on to wykminił, nie, w którymś momencie. Ale A to w sumie po to jest, wiecie, to też dzieje. cecha charakterystyczna, nie, otworzyli arkę, yy, napili się z, ze świętego grala i tak dalej, i tak dalej, no, naziści, indianie, znaczy, jest... y, muszą się potknąć o własne nogi. No, inaczej, ale to też troszeczkę się wpisuje w ten rytm, bo Prawie wszyscy złole giną w Indianie Jonesie przez swoją pychę pewnego rodzaju, mm -hmm. a nie do końca przez to, że bohater ich tam, nie wiem, zabija na końcu czy coś w tym stylu. Więc jakby tak, bo tutaj y, jedynka, trójka i czwórka trzymają się tego statusu. A, no ale okej, okay, niech po prostu jakoś tak, tak. Ach, trochę mi to nie przyznam szczerze, że, że, że nie podoba. Ale właśnie dla mnie ten, to, że ten woler y, y, jakby wywala się na, na y, pysk przez swoją pychę, to jest fajny motyw. I, i znaczy, ja to okay. kupuję, nie właśnie przez co, to, że to gdyby, jest tak poprowadzone, nie? Nie, nie, to byłoby dla mnie bardzo w porządku, gdyby on do końca został tym ambitnym naukowcem, który po prostu chce przekraczać nowe granice, a nie dlatego, że chce. Lepiej zbudować seczel. Ale Zeszę. mi się wydaje, no że to tak... jest po prostu postać, która jest megalomanem. Mi się wydaje, że on. Trochę ta, on, tak, on, on, tak. On, ma, on w swojej głowie jest potężny, co właśnie też widać. I dlatego ja mówiłem, że na przykład ta scena w hotelu jest ważna, bo on jest większy w swojej głowie niż jest w rzeczywistości. Takie ja, 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 okay, ja go tak no, odbierałem. Nie? I dlatego. On już żyje tym sukcesem. Dokładnie, też, nie? Tak, dokładnie tak. tak. I znowu to jest to przejaw tej pychy, więc to wszystko tutaj tak, tak, się tak, kraje. Tak, 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 Niech tak, będzie. Tak. Dobra, dobra mogę, mogę, mogę to przeuchnąć. Natomiast mhm. jeszcze tak trochę spoilerowo, ale cofając się w czasie, posłać Renaldo i rozmowa nocna na statku to jest. To jest <laughs> dla mnie tak wielkie nieporozumienie. Bo bierzemy aktora no, znanego zarówno z kina ambitnego, jak i również z kina blockbusterowego, czyli Antonio Banderasa. Mm -hmm. Film mówi nam, że o to jest mój tam kumpel, najlepszy płetwunurek w Hiszpanii, i tak dalej. Po czym. Nie mamy żadnej sceny, gdzie Indiana Jones i Renaldo rozmawiają i nie wiem, wspominają swoje czasy. Już bardziej mamy to rozbudowane z Salahem, że o, zrobiłem to dla Salaha i tak dalej. I to jest spoko, jak najbardziej mhm. w porządku. I wiecie, mnie to trochę rozwala, bo z jednej strony dostajemy chyba najlepszą scenę filmu, gdzie Indiana Jones mówi, co byś zrobił, jakby mógł się cofnąć w czasie. Uratowałbym syna, bo przez to padło moje małżeństwo i tak dalej. I to jest super. Harrison Ford wyciąga tutaj 10 na 10. Jest rewelacyjne. Ale potem mamy scenę, gdzie uciekają. Wszyscy się cieszą, bo uciekli. A Harrison Ford mówi, że. Co się śmiejecie? Zabiliście, zabili mojego kumpla. I ja takie. Wiesz co ci powiem? Harrison, gdybyś mi nie powiedział, że to jest Twój kumpel, to ja bym totalnie nie wiedział, że to jest Twój kumpel. Jakby to totalnie dla mnie nie działa, i jest takie, dlaczego mam płakać za tą postacią? Dlaczego mam być mi smutno? Dlaczego mam mieć poczucie jakiegoś przenikania ale czasu? Ale to by nie ma być smutno. Tak, to ma być znowu wiesz, tylko pokazanie tego kontrastu, nie? Że on ale wiesz, ma inne nie, motywacje. Moim zdaniem to by o wiele lepiej zadziałało na tą drogę Indiany i Heleny, gdyby Helena mówi, a to wszystko jest dla hajsu, a Indiana na przykład mówi, że my z Renaldo tam w czasie wojny coś robimy. To byłby dobry moment, gdzie mamy to uspokojenie, gdzie mamy tą podróż, tak? To jest ten motyw, gdzie, nie wiem, bohaterowie jadą ciężarówką, e, pociągiem i jest tak przerwa między akcjami, tak. Ta chwila, ta chwila gdzie jest, jak motywacji, nie tak. Gdzie, mhm. gdzie jest rozmowa, gdzie wiesz, jedna strona przekonuje drugą. Tego tutaj nie ma. Jakby dobra, no, przeszłość Indiany działa na Helenę, owszem, ale ja nie czuję w ogóle, dlaczego mam się przejmować tym Renaldo. Jakby film dosyć mocno zaznacza, że on jest dosyć istotny, ważny, ale właśnie to jest znowu to, że on mi mówi, zamiast mi pokazać. I, i to strasznie mi, 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 mi przeszkadza. Ale to wiesz, co mi się wydaje, że tutaj yy, to yy, rozmawiamy cały czas o długości. Tego wydaje mi się, że lepiej by się nie dało wyegzekwować, dlatego że na, w, w tym momencie filmu, w tej sekwencji, właśnie w y, tej morskiej, że się tak wyrażę, to kluczową mm -hmm. sceną jest właśnie ta, o której ty wspomniałeś, która no, moim zdaniem jest świetna no tak. z synem mm -hmm. i y, to by zaburzało y, jakby całe tempo, bo to uspokojenie mamy w tym momencie. Y, I y, Helena jest jakby ważną postacią, i Indiana jest y, ważną postacią. I ta rozmowa pomiędzy nimi jest istotna, a tak jak Szymas zauważył, to, to, że to jest rzucone tylko, to my, jako widzowie nie musimy czuć właśnie, że tak powiem, że to jest ważna postać, tak jak Helena tego nie czuje. To ma być tylko i wyłącznie, jakby motywacja dla Indiany, która zresztą też wraca, bo on w którymś momencie w finale mówi, przecież ta decyzja, że on mówi, że nie chce wrócić, to jest związana z tym, on nic nie ma, Wszy cała jego, cała jego życie jakby przecieka przez palce. Jego koledzy nie wiem, żyją własnym życiem albo zginęli. Żony nie ma, syna nie ma. W sumie się przeszli, zgnęliśmy nad tym wątkiem, ale to jeszcze może na sekundkę do tego zaraz wrócę. Mhm. I, i to ma tak działać. I dlatego ja uważam, że ten scenariusz on nie jest zły. On właśnie rzuca w wielu momentach takie rzeczy, które teoretycznie są zbędne, teoretyczne, teoretycznie mogłyby być wycięte, ale one na którymś etapie mają swój, swoją pułntę, nie? No może, ale dla mnie to nie działa. Jakby właśnie na tej zasadzie, że on wszystko traci. Jakby dobra, rozumiem, tylko że no właśnie. I, i traci kolej. Na naszych oczach on traci kolejnego przyjaciela, tylko my nawet nie wiemy, co go łączy z tym przyjacielem. Jakby. No, smutny Indiana Jones, który jest smutny, bo traci przyjaciół. Jakby. Mogę Wiesz, zrozumieć. To jest trochę też skrót myślowy, nie? No bo. Y jak gdyby to, że oni mają długą historię, to my wiemy też po tym, że pan teraz jest stary tutaj, nie, bo właśnie znaczy, on mówi, że to najlepszy a, nurek nie? i to, to, to jest gdzieś tam w domyśle, nie? że on tam robił jakieś niesamowite rzeczy, a teraz z starszym gościem, który ma tam łódkę. Ale i... powiem tak, ja tak troszeczkę się nad tym zastanawiałem, że to był ten moment, o wiele lepiej by dla mnie to zadziałało, gdyby to na miejscu tego Ronaldo był Salach i to Salach zginął. W, tam w akcji powiedzmy, bo to rzeczywiście byśmy wiedzieli, bo, bo, bo jakby było wyczuć te, te tracące kawałki, i połączeniu z tym, że żona go opuściła, że syn nie żyje to o wiele lepiej dla mnie by zadziałało w finale. Ale wydaje mi się, że to chyba nie chcieli się na to zdecydować, wiesz, to by mógł być za mocny akcent, żeby żeby Salaha tak, który jest jakby integralną częścią całej serii, żeby się go w ten sposób pozbyć, no. Rozumiem właśnie, bo to by, rzeczywiście, sef że to by miało zupełnie inny ładunek emocjonalny, ale też bym nie chciał, nie, że jednak... Okej, dobra, tylko, że tutaj jakby przechodząc do tego... Ale przepraszam, tak sobie pomyślałem a propos tego, co ty mówisz, że tutaj nie ma tej podbudowy, ja to bardziej postać Ronaldo odebrałem y, jako postać, jaką był na przykład Felix Leitner y, y, w filmach o bondzie. Gdzie tam przecież, no o, tak. jak on się pojawiał, to tam też, no nawet jak się chyba, bo on już w doktorze No, wydaje mi się, pierwszy raz się przyjaciel. i tam też mamy dokładnie to na takiej zasadzie wprowadzone. No to jest mój tam największy kumpel y, CIA i tak dalej, i, i my nie potrzebujemy większej podbudowy, nie? To, 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 to jest wystarczające. Ale nie? wiesz to. Jerry, to powiem Ci tak, tak, tak jak omawialiśmy. Uh, no time to die, Felix Leiter działał, bo miał podbudowę w innych no, to filmach prawda, w innych to aktorach, no, że to, to, inni to aktorzy prawda. go grali, wiadomo. Więc jakby. no, Ja tego nie kupuję do końca. Jakby Rozumiem to, co macie na myśli, ale dla mnie jest to takie. O, mamy znanego aktora, wrzućmy znanego aktora, który zejdzie nam po 5-10 minutach, więc, jakby no nie działa to dla mnie aż, aż, aż tak za bardzo. A to powiedzcie mi w ogóle, czy to przeniesienie w czasie do antycznej Grecji, czy was to wkurzyło? Bo ja, jak czytałem sobie różne recenzje, to widziałem bardzo dużo narzekania w stylu, że nie jesteście gotowi na to, co się dzieje w finale. I pomijam w sumie może aspekt wizualny, bo mam wrażenie, że ta sekwencja najgorzej wygląda od tej strony właśnie stricte efektów specjalnych. Przepraszam, wcięcie, tak jak tam się przenieśliśmy, to połowa sali kinowej ludzie trochę gadali, a było akurat sporo na Indianie, powiedziała, o nogmandia, nie? <śmiech> a <laughs> a, a propos znaczy, tego, jak ta scena wyglądała, no. Technicznie rzecz ujmując był to desant, tak, więc <laughs> Rzymianie szturmowali tą Sycylię, bo to chyba oni na Sycylię. Ale, do, znaczy, ja powiem tak, tak, mam trochę z tym problem, bo z jednej strony Indiana Jones od początku był. Jego artefakty były abstrakcyjne no bo mamy skrzynkę, która zawiera moc Boga, mamy krew bogini, czy tam Boga hinduskiego, mamy kielich, który stał się dosłownie magiczny, bo ktoś odpowiedni go dotknął, mamy czaszkę obcych. Wydaje mi się, że tutaj jest trochę problem taki, że w pierwszych trzech częściach było to ok, bo mieliśmy aspekty religijne, mistyczne. W czwórce wiele osób narzekało, że mamy do czynienia z kosmitami. W piątce mamy do czynienia z tak naprawdę cechą naturalną. Fizyką. Elementy, fizyką, tak. Mamy, mamy, mamy otwory, które w jakiś sposób przenoszą nas w innym czasie. I ja mam inny problem. Są dwie rzeczy. Po pierwsze... Ja totalnie nie kupuję, albo nie jest dla mnie przekonujący Indiana Jones w starożytnym Rzymie. On mówi, że pod koniec tego filmu, kiedy ma ten taki moment załamania, że ja całe życie studiowałem tą bitwę. Naprawdę? Jakby, jakby ta konkretna bitwa dlaczego? Jakby o wiele lepiej dla mnie to działało, kiedy on miał spotkanie z przeszłością w trzeciej części, na przykład, i spotkał tego rycerza Chrystusa, mhm. tak? To było takie mistyczne, to było takie tajemnicze. A tutaj, boom, pojawiasz się dosłownie w środku wydarzeń. I, i to trochę nie działa, bo gdyby on się na przykład cof, gdyby on za pomocą tego artefaktu skakał po różnych epokach, gdyby było, że Indiana, Jones, Indiana Jonesa nie ciągnie do starożytnego Rzymu, tylko do przeszłości, do starożytności, do historii i on się bardziej w niej odnajduje. To bym bardziej kupił, serio. Kupiłbym bardziej skakanie po różnych lokacjach, bo to tutaj dla mnie. Nie działa. Najzwyczajniej w świecie. Dlaczego wiesz, akurat. Sobie, Rzym? Ale właśnie tak naprawdę to nie było potrzebne, nie? Że on studiował tym, to zdanie o tej bitwie, że to nawet chyba jest, zostaje powtórzone, taka a propos, że film nam Nie, bo stu, on, on mówi, wkoś. że tą bitwę studiował całe życie. I ja wydaje takie, mi się, że to, to waga spada w ogóle w tej scenie, nie? I, i no to właśnie, nie ma żadnego i, sensu. No ja tu się zgadzam. No bo wiesz inaczej, bo tak jak było w trójce pokazane, że jego ojciec miał obsesję na punkcie kielicha Chrystusowego, było super. Kumaliśmy, dlaczego tak bardzo mu zależy. A oni mi tutaj mówią, że to jest bitwa, na której mi najbardziej zależy. Serio? Naprawdę. Ale tak naprawdę, samo to, nie że się znalazł w jakimkolwiek miejscu z przeszłości nie i jest tu i teraz, że ten Archimedes jest gdzieś tam obok, etc. E, i że on tak naprawdę chce dokonać żywota, to to by już wystarczyło. Nie, nie trzeba by Tak, no, tak żadnych. Tak, tak. W sensie, no, się. Stracił całe swoje życie prywatne. E, widzi, że właśnie. E, no nie, e, o, znaczy może nie tyle widzi, bo to też nie jest obiektywnie, nie, ale on się czuje nieprzystosowany do współczesnych tak, realiów. Tak, 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 e, tak. Przez ten kontakt, Kontakt z Heleną, on widzi, że nawet dostrzega się, że Helena nie jest może taka najgorsza, ale nadal jest totalnie innym człowiekiem. I że dociną, nowe pokolenie, tak. to, to są inni ludzie i on się tym bardziej pewnie czuje przez to wyobcowany. De facto też spełnił tutaj się jako ta osoba, może on nie powstrzymał sam folera, ale jak gdyby wie, że Fuller, no nie wygra, więc może być spokojny też od strony tej takiej bohaterskiej, tej dobrej postaci. Więc absolutnie on ma milion powodów, żeby tam zostać, żeby po prostu już odciąć się i mhm. właśnie dokonać żywota i przeżyć jeszcze tylko, coś ciekawego tam może. No właśnie, tylko dla mnie to jest taki problem, że to jest mój problem z tym filmem, że je, mamy ten moment finałowy, gdzie bohater jest u szczytu swojej drogi, można by powiedzieć, i ja tego nie kupuję. Jakby... Już pomijam, że Helena używa argumentu, podstawowego argumentu w Hollywood, czyli zmienisz bieg historii, bo już zmieniliście bieg historii i na szczęście film nie idzie w tą stronę. Na szczęście film nie próbuje pokazać, mm -hmm. że coś się zmieniło w historii, ale ja tego nie widzę. Ale nie, nie mamy to, że się zmieniło, no bo, w sensie no bo. Znaczy, bo Rzymianie e... zostali odparci, no dobrze, ale, ale potem nie, na jeszcze. to, że w ogóle Archimedes miał ten zegarek w grobie, czy coś, nie? No Tam nie, są bo on takie... ten zegarek oddał. On, on ten zegarek oddał. Właśnie to, to jest coś, czego nie kuma, nie, bo ja, oni... Nie, w... jak oddał? Nie, nie oddał. Odda... Wraz z artefaktem oddał go Indianie, żeby zabrał to z powrotem, bo jest serio. On bierze ten zegarek i bierze ten artefakt i go oddaje. Już pomijam fakt, że zostawiają z całą zestrzelonym bombowiec. Więc, znaczy, nie, więc mi się wydaje, że zegarek nie, bo przecież my go widzimy w tym grobowcu z zegarkiem no, na ręce. Ale, i, i to, że to, znaczy, tak. Drugą... Bo on jest w grobowcu, grobowiec ma te znaki smoka, który tak naprawdę jest bombowiec niemiecki. Ale ja jestem w przekonany, że to, że musiałbym sobie przypomnieć. Że ale Indiana on... dostaje potem w dziób. Ja jestem akurat nie? przekonany, znaczy, że dostaje. tego okay, zegarka dobra. nie bierze, bo on ma jest scena, jest to, to jest trochę łopatologiczne, ale to ma uzasadnienie właśnie tego, żebyśmy my e, nie przegapili tego, że był ten zegarek w grobowcu, a teraz Archimedes ma go na ręce. Mhm. Dobra, to ja może źle pamiętam. Ale nie, bo e, masz rację, że on go oddaje, znaczy on, on go trzyma w dłoni, nie? Może dlatego, że miał być w centrum kamery. Ale my nie widzimy tego momentu zabrania, schowania czy czegoś, nie? No dobrze, no to okej, okay. Fibi zabrała po prostu sam artefakt, i. chociaż nie wiem, czy zabrała, bo w sumie nie widzimy go potem, więc no jakby. Okej, okay, dobra, i, ale nie, widzimy, ja tego nie kupu... leży y, u tego, u Indiego na stoliku. A na końcu, dobra, to już, Ale to też sumie, nie pamiętam tak, w tej razie. E, 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 jak spontanicznie gadamy, nieco nam przychodzi do głowy, to jakim cudem artefakt ich przeniósł z powrotem, skoro on miał tylko otwierać drogi, żeby nie, pomóc. Nie, nie, oni no. wlecieli póki Stelina była otwarta. A, nie? oni jeszcze Bo skorzystali artefakt z Artefakt nie otwiera nic, artefakt tylko ci mówi, gdzie będzie połączenie i mhm. załóżmy, to się już domyślam, ile ono będzie otwarte. Tak, tak, tak Czyli tak. to są jakby naturalnie pojawiające się teleporty w czasie, gdzie ty nie kontrolujesz, gdzie się dlatego cofasz. Dlatego oni tam mają na tą ile? presję czasu, dlatego Helena mu daje wpysk, bo wie, że nie ma czasu na gadkę, bo albo przylecą, I to jest, albo i to jest, utkną, nie? I to jest, i to była chyba naj, dla mnie najbardziej pozytywna rzecz tego finału, czyli plot twist, który autentycznie był dla mnie zaskoczeniem, bo trochę zmuszenie go do tego powrotu, przy czym znów ten powrót dla mnie... No nie działa. No kurde, ja nie mogę jakoś. Chyba bym naprawdę akceptował bardziej to, że Indi ma możliwość. Nie wiem, już, już podróżowania po tej przeszłości, czy gdzieś cofnięcia się w czasie. I na przykład, nie wiem, o, jak ja zostanę w tym portalu, to będę mógł cofnąć się maksymalnie do wczesnego, wczesnego średniowiecza i tyle. I ja sobie będę chodził po czasach, liniach czasowych i zakończę swój żywot, bo potem dla mnie to spotkanie z Marion, gdzie Marion przybywa i robi mu zakupy i tak dalej, jakby dla mnie jest takie. Dlaczego ma wam się teraz udać? Dla, dlaczego, dlaczego to ma być przekonujące? Ale, ale to w jest jakiś to, sposób... Ja ci wpadnę w słowo, bo dla mnie to jest wątek, który y, bardzo mi wybrzmiał i bardzo mnie ujął i kupił. Dla mnie, ja powiedziałem, że kryształowa czaszka i ten finał mi on się nie podoba, dlatego, że Nigdy nie polubię i nie podobał mi się ten motyw wyciągnięcia tego syna nagle po wielu latach i właśnie tego, że nagle okazuje się, jak Jones tam mówi, że ty byłaś tą jedyną i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to, było, to była taka tania zagrywka na bazie sentymentu, bo mieliśmy Marion, z którą oni super relacje zbudowali w jedynce, i po prostu, no, wrócili do tego, bo nie wiem, bo być może, mm -hmm. nie wiem, na przykład główna aktorka z dwójki nie była zainteresowana, więc cofnęli się do Marion. Koniec tematu. I, I dla mnie to domknięcie było takie zbyt polukrowane. Mi się zawsze podobało, właśnie tak jak w jedynce szli na kawę, w trójce odjeżdżali ku zachodzącemu słońcu, dwójka też miała swoje otwarte zakończenie i to takie. Domknięcie w tym kościele mi nie działało, nie i teraz. Ale dla mnie to. Znaczy, dobra, no nie będę się odnosił do czwórki, bo to jest za dużo no, czasu. Ale, ale <laughs> dla mnie na przykład właśnie to, co tutaj dostajemy, to jest bardzo ciekawy wątek, który kompletnie nie przystaje do kina przygodowego. I to jest no, dyskusyjna zagrywka, że mamy zbudowane tę historię wokół właśnie straty starego człowieka, ale dla mnie ten film to robi dobrze, że widzimy go. Kiedy on jest załamany, ale on nawet w którymś momencie mówi, że to nie jest tak, że to jego załamała ta strata, tylko to, że oni z Marion się gdzieś tam rozrzucili. Tak, tak to, to, że i on nie był w stanie jej dokładnie pocieszyć. Dokładnie tak, że to. Że to on jakby nie był w stanie jakby stanąć na wysokości zadania pewnie wedle swoich własnych jakby odczuć i to go gdzieś tam złamało. I dlatego dla mnie, kiedy dochodzi do tej sekwencji finałowej i Marion jakby się pojawia, to jest jakby fajna zagrywka, dlatego że my widzimy Jonesa, który jest człowiekiem, który Przeszedł pewną przemianę. I ja mam wrażenie, że on przez cały ten film. A z Marion, przepraszam, no. jeszcze my nie wiemy, co jej Helena powiedziała. Dokładnie, nie? dokładnie tak. Jako, że w Indii mógł zginąć tutaj, to dla Marion to też mogłoby być jednak ważny taki. Znaczy nieważny aspekt, nie? tylko mocne takie uderzenie, nie, że słuchaj, twój mąż prawie zginął teraz. No i du dużo wam świat. nie zostało, jakkolwiek poważnie to brzmi. I, i zobaczcie właśnie, mhm. że jak to jest znów dobrze rozegrane, właśnie y, mówimy przez ten podcast wielokrotnie, że jest wiele rzeczy wprost pokazywanych, a tutaj mam wrażenie, że to jest wszystko zostawione trochę na y, półuśmiechach, na y, spojrzeniach i y, na tym nie do, na, do powiedzenia na nie do powiedzeniach. i na tym też, co właśnie y, Jones przeżył przez cały ten film, gdzie on musiał się pogodzić właśnie ze stratą. Musiał się pogodzić ze stratą syna, musiał się pogodzić ze swoją śmiertelnością, z tym, że już go przygody nie pociągają, nie, nie interesuje, że stracił wszystkich przyjaciół i on w tej chwili ma jakby nową motywację, że y, okej, okay, straciliśmy syna, ale no. Jednak ja powalczę o, o tę relację, która jest dla mnie ważna. I y, to wiecie, to nie jest tak, że mm, im się uda, nie? Dla mnie to jest właśnie super patent, że to jest wszystko rozegrane w zasadzie milcząco, prawie że. Y, tym gestem takim, że on nagle, wiecie, ten magnes przesuwa na lodówce, y, y, żeby znów mm -hmm. jej twarz była widoczna. I y, 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 że nie mamy właśnie jakiegoś takiego wielkiego happy endu, tylko mamy bardziej szansę na, na szczęście, Lubę. nie? Także znaczy, dla mnie to jest może. super domknięcie właśnie też jako, jako całej serii, nie? Że to jest właśnie ten bohater, który idzie teraz po swoje. On nie idzie ku kolejnej przygodzie, bo jego już przygody nie interesują. On przeżył co swoje, życie go doświadczyło, a teraz jedyne co go interesuje, to dać sobie jeszcze szansę na spełnienie u kobiety swojego życia i... Dla mnie to jest nie super zakończenie. Miałem... Okej, okay, rozumiem, ale dla mnie jakoś tak nie działa. Szczególnie też z drugiej strony, że tak mówiliśmy o tej drodze, no z jednej strony ta, ta droga Indiany Jonesa, ja mam trochę wrażenie, że on wrócił do punktu wyjścia, bo, bo stracił tą okazję, jakoś nie, nie kupuje tego, tego powrotu, ale dobra, rozumiem, że totalnie o czym mówisz, ale z drugiej strony mamy mam tą Helenę i naprawdę uważacie, że ona, inaczej, ja się tak wychodząc z filmu zacząłem się zastanawiać, ja jestem święcie przekonany, że Helena wróci do sprzedawania tych artefaktów, że ona nie, nie zmieni swojego podejścia do życia, bo dlaczego miałaby zmienić, jakby. Nie, nie mam wrażenia, że Indiana Jones przekonał ją do bycia dobrą panią archeolog. I Ale jej przemiana jest inna. Nie czuję tego. To mi się wydaje, że jej przemiana jest inna że jej przemiana nie kręci się wokół tego, że ona była złodziejką, a teraz będzie yy, panią profesor, tylko wydaje mi się, że jej przemiana też jest yy, przemianą o charakterze osobistym że ona jakby trochę sama siebie pewnie oszukiwała, że dla niej to tylko właśnie kasa i przygody, i, i, i to wszystko, a nagle ona się orientuje, że, no mówię, sama siebie okłamywała, że tak naprawdę właśnie m, m, dzieciak, który się przy niej pałęta, że to jest dla niej ważna osoba, że moment, w którym to jego może stracić, to jest ten moment dla niej jakiś tam przełomowy i, i dla mnie to jest spoko, bo to też jest znów, mamy to, za, hmm. mamy to zawieszenie, mam, nie, nie mamy tutaj. Właśnie próby zastąpienia, wiesz tak, na zasadzie budowania potencjalnie nowej serii, tylko na przykład z Heleną. No nie, nie, nie to nie będzie. To znaczy na pewno Helena nie będzie nowym Dianą Jonesem. Jakby na pewno ewentualnie, mhm. ale nie, nie oszukujmy się po wynikach finansowych nie, nie ma szans. Nie ma szans nie. Mogłaby sama być bohaterką swojego filmu, więc to jest na plus. To jest na plus, że nikt nie próbuje podmienić Diany Jonesa, ale jakoś. Nie, bo te tegoki są, nie będę kłamał, są, ale nie kupuję ich. Nie, nie przekonują mnie do siebie, jakby po prostu Ale to mówię ci, wyda wydaje mi się, że yy, naprawdę to, to, to tak jest, że, że to jest. Yy że to jest po prostu kontrowersyjny zabieg, jakby scenariuszowy, że oni tematycznie w ogóle coś takiego tutaj zrobili. Wiesz co? Może to by do mnie zadziałało, gdyby nie fakt tego, znowu będziemy powtarzać jak mantrę, jak długi jestem film. No, no bo w to momencie tak, tak. Bo powiem wam, tak jeszcze po spoilerowo, bo jak mamy scenę, gdzie oni otwierają grób tego Archimedesa. Ja byłem święcie przekonany, że oni w tym momencie połączą ten artefakt i otworzy się portal i oni zaczną skakać. Ale nie. Znowu mamy akcję z lotniskiem, znowu mamy przekradanie się, znowu coś tam. I ja już takie. Jezus, wystarczy, jakby. Byłem święcie przekonany, że tam, tam się otworzy i tam będzie jakieś skakanie po portalach, po okresach czasowych, i nawet bym to bardziej kupił. No, kurde, ja wiem, że to brzmi teraz absurdalnie, ale Indiana Jones goniący się z nazistami przez portale czasowe, em, nie wiem, tutaj pierwsza krucjata, tutaj starożytno. Ale... No, nie, nie, nie wiem, byś dostał pod znaczy... z dziewiątki przeskakującego przez, przez planety i nie podobałoby nie, ci znaczy, się. Nie, znaczy inaczej, bo cały czas mam z tyłu głowy to, że nie. Kupuje tego, że Indiana Jones ten konkretny okres czasu wybrał. Gdyby było pokazana cała tam przeszłość, to ok. Więc, jakby do mówię, moje odbiór tego filmu jest mocno. Jest, jest dosyć negatywny, mocno subiektywnie, bo jakby rozumiem Wasze argumenty, przekonują mnie one, ale nadal jest takie. Rozumiem, Jasne, no, ale ty... się nie zgadzam. Mhm. Ta konkretna bitwa jest tak trochę od czapy, do, ale to pewnie przez Archimedesa po prostu jest tu wrzucona No bo nie? To musi być, bo powrót. jakby film tak. dosyć mocno nam zaznacza tego Archimedesa, że on był genialny i że była ta bitwa, i oni i tam potem ten Statek rzymski, który je transportuje, to i tak dalej, i tak dalej. No To jest jedyny powód, dla którego no to tak, jest tak, To ta musi być tak konkretna, teraz. tak? No, no nie mhm. mogli wrócić do, tam nie wiem, ostatniej wieczerzy Chrystusa, tak? Bo Jezus, jakby, jakby Indiana John spotkał Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy, to I już. przegrał wieczerzę. To już w ogóle byłoby, wow. Naziści przekwali wieczerzę. Tak, jak. tak. Yeah. Oh. No to, to w Ech, zasadzie no chyba wyczerpaliśmy temat. No, mamy y, y, różne spojrzenia, jak widać. Y, od mojego najbardziej optymistycznego, chyba do sef, faktycznie Twojego najmniej optymistycznego. Y, ale y, no, i, i tak wydaje mi się, że to jest interesujący film. Znaczy, na pewno, nie, znaczy moim zdaniem, należy go obejrzeć, bo to jest film, który trzeba samemu ocenić. To, 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 każdy, to jest. Na to, to, bo to nie jest. Bardzo zły film technicznie, on moim zdaniem jest momentami słaby. Ale warto się przekonać i osobiście ocenić, jak, jak to wypada. Mm -hmm. Nie, na pewno właśnie, bo to nie jest jakaś totalna klapa porażka, nie, takie odcinanie nie. kuponów na siłę, czy coś, czy, że tego budżetu w ogóle nie widać, czy że to w ogóle nie przystaje do pozostałych, że, że to domknięcie jest totalnie od czapy, czy coś. Właśnie mm -hmm. te wszystkie takie obawy, które pewnie masa osób miała. Nie? Niezależnie od tego, na ile mocno czekały na ten film, one się na szczęście nie sprawdziły. Nie? To, że tam może się coś podobać bardziej, mniej, to no jasne, tak, ale co tu się dziwić, dobrze, nawet tak, fajnie, że mamy trochę różne zdania, ale no, jest dużo lepiej niż mogło być. No to, to prawda, to prawda. No mówię, ja też, tak jak Ty, Sef, powiedziałeś, że rozumiesz nasze argumenty, ja też właśnie wiele tych argumentów krytycznych rozumiem i, i je podejmuję, z częścią, tak jak słychać było, dyskutowałem. Ja osobiście się bawiłem na tym filmie dobrze, dostaliśmy domknięcie wielkiej serii, wielkiej franczyzy, pewnie już zaoranej na wieki przez, <grystanie> przez właśnie wyniki finansowe i tyle. To, to, to powiem dwie rzeczy tak ogólnie o całej serii. Jerry, stoję po drugiej stronie, bo chyba zakończenie całej serii bardziej mi się podobało. To... W Kulestwie Kryształowej A, Czaszki. Tak, na zasadzie. Ja nie patrzyłem takie cukierkowe, tylko dla mnie to jest, rozpoczynam nową przygodę, jaką jest życie człowieka. To po pierwsze. Po drugie, ja wam powiem... Dla mnie nie byłoby żadnym problemem, gdyby Indiana Jones stał się trochę Jamesem Bondem, czyli jeżeli kogoś nowego skastują na Indiana Jonesa, bo nie oszukujmy się, mieliśmy już na przykład serial przygody młodego Indiana Jonesa, mm -hmm. gdzie grał inny aktor, bo ja to lubię. Jakby, wiecie, jak dwa dni, wczoraj przed, na, na potrzeby innego podcastu, na który zapraszam jakby, co, um, y, oglądałem sobie Królestwo Kryształowej Czaszki i kurde, to jest Podoba mi się ten typ filmów. Rozumiem, że na porze Imperatora się pojawisz. Tak, na porze Imperatora, ale chodzi mi o to, że to jest przyjemna, fajna rozrywka, która jest wypełniona tym historycznym bełkotem, który pewnie nie ma zbyt wiele prawdziwego wspólnego, ale to bawi. Najzwyczajniej w świecie bawi, i szkoda byłoby, żeby taki pomysł nie wiem, czy to w postaci Indiana Jonesa, czy może kontynuacji Uncharted, utrzymać, bo. Archeologia przygodowa to jest fajna rzecz i kino może ją dobrze pokazywać. Znaczy umówmy się, jest masa jakichś takich tajemniczych rzeczy, nie? Czy teorii spiskowych. No oczywiście. <trych>, i które można by wciągnąć pewnie jeszcze przez setki filmów. No. A artefakty i na przykład, jeżeli wrócimy do tej włóczni Longinusa, która była na początku tego filmu, nie ma problemu, jeżeli to będzie jakiś super, alt ultra broń, która, nie wiem, co będzie robiła, zabijała każdego czy coś, no bawmy się tym, bo czemu nie? To się mi się wydaje tak yy, yy, trochę... Kończąc, już całą tę dyskusję, że to się nie wydarzy, ale nie nawet dlatego, że wyniki finansowe, tylko ja mam wrażenie, że to by wymagało podejścia, na które Disney chyba póki co nie jest gotowy, bo po pierwsze, wydaje mi się, że ten film musiałby być trochę mniejszy, finansowo przede wszystkim też, żeby właśnie zaryzykować w ogóle zrobienie czegoś takiego. A mówię, nie wiem, czy ktokolwiek w Disney jest gotowy. A druga kwestia, ja niestety też trochę po tym filmie utwierdzam się w przekonaniu, że Disney, jeżeli w coś będzie szedł, to nie w nowy casting, tak jak to było w solo, tylko właśnie w te komputerowe, różne gierki i zabawy. I no, nie sądzę, żeby oni się zdecydowali właśnie na, na nowy casting. Dla mnie to jest. This is i, i to, to mówię otwarcie, bo Solo właśnie pokazał, że dobrze, dobry casting i, i fajny scenariusz, to się da zrobić, ale oni w to nie wierzą. Myślę, że błędnie identyfikują włodarze Disneya porażkę Solo po, tak, po... z tym, że właśnie że, że mieliśmy innego aktora, nie rozumiejąc, że ta porażka wynikała zupełnie, zupełnie z czego innego, w mojej opinii przynajmniej. I po prostu mówię, wydaje mi się, że oni się na to nie zdecydują i, i raczej Uważałem, że właśnie tak, że ludzie chcą oglądać młodego Harrisona Forda, młodego Marka Hamila i tak dalej, tak i ja się boję, że to w takim kierunku może pójść. Obym się mylił oby jednak hmm. się trzymali właśnie może Znaczy, wiesz ja myślę że przy tych starych franczyzach rzeczywiście no bo to jest zresztą wiesz no książki nie komiksy y gry też próbują właśnie jakieś znane tytuły po prostu do, do zaproszeniem pożygu tak wykorzystywać i odtwarzać no tak. i tak dalej ale y myślę że jednak no może się pojawić nowa seria tak z bardzo podobna która będzie de facto kopią tylko czy tym samym tytułem, nie, czy innym, czy coś. To się nie byłbym aż tak sceptyczny. No jest jak jest, ale. No. Znaczy mam nadzieję, że to będzie, bo pomimo wszystko, przygoda na dużym ekranie z archeologią dla mnie to zawsze jest coś, co, na co chętnie pójdę. Mhm. I to jest coś też, co kiedyś niby gdzieś tam było i się mogło nawet przejeść nie? i nagle zniknęło, więc tym bardziej. nie? To jest taki, Ciekawe. nawet nie z sentymentu, ale bardziej tak, że rzeczywiście pojawił się brak. Nie? No, no, to prawda. No. Tylko mhm. pytanie, czy, czy widzowie tego chcą, nie? Bo, bo to jest, też, to jest no. też zagadka, czy mówię, czy współcześni widzowie chcą tego rodzaju kina nowej przygody. Bo mi się wydaje, że i tutaj to będzie... Chyba jedna z przyczyn porażki, że ja jednak podejrzewam, że po prostu kino Nowej Przygody w tym Lukasowo-Spielbergowym sosie, ono chyba dla współczesnego odbiorcy nie jest jakoś właśnie przesadnie atrakcyjne. I to może być dyskusyjne, chociażby po popularności Uncharted, ale no mówię, wydaje mi się, że że chyba jednak współcześni widzowie czegoś innego by potrzebowali, trochę przeformułowania tego, czym to kino Nowej Przygody jest, co ono oferowało i oferować by mogło, ale to mówię, to jest może dyskusja na, na osobny zupełnie temat, nie? Bo, bo jednak zobaczcie, że Uncharted też filmowe no okazało się porażką i też dywagowało się o tym, że sequel będzie i wydaje mi się, że już ten temat zdechł. Do Tomb Raiderów mieliśmy podejście i mieliśmy nowe podejście, przecież te z Alicia Vikander też to zdechło. Które no, szkoda, bo było na pewno No też było solidne. A mnie się w sumie właśnie wszystkie te filmy podobały. No mi podawały, też, nie. Mi też, nie? Znaczy, no, ale, ale Uncharted miał tylko ten problem, że nie był Unchartedem za bardzo, bo to był film przygodowy. No tak, tak Znaczy, Miejmy nadzieję, że to wróci, bo to ja będę, nie będę kłamał. Historia, archeologia jest fajna i dajcie mi tam kogoś strzelającego się, czy to z nazistami, czy to ze Związkiem Radzieckim, czy to z najemnikami i, i będzie git. Znaczy, ja będę na te rzeczy i tak chodził do kina pewnie. No nie? dokładnie. No to cóż, to tym optymistycznym akcentem, że będziemy chodzić do kina. Jak nam dadzą dobre filmy przygodowe, to. Nawet jak nie będą bardzo dobre, czy będą. Niech kowskie, będą ale jak kuciemy, nie i się przekonamy w kinie. Tak jest. No tak. już teraz, teraz hmm. miałem być optymistycznie, a teraz brzmi jak desperaci, który, którzy wezmą każdy okłap. Jak, jak będą się fajnie strzelać. Będzie, Ta, dobrze. będzie dobrze. Cóż, dziękuję Wam bardzo Panowie za dzisiejszą rozmowę. Dzięki serdecznie. Również dzięki. Miło było się tak, spotkać. Mam nadzieję, że ktokolwiek wytrzymał z nami te prawie dwie godziny. Zapraszamy na porę imperatora na dyskusję o królestwie krzyżowców czaszki. No i do usłyszenia w przyszłości. Trzymajcie się. Cześć. 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 You finished. Game over, man. Game over. The are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. It's over. Nothing! You just don't turn it off!